Siema, widać mnie, słychać mnie, cześć. Dajcie znaka, czy mnie widać i czy mnie słychać i czy mnie czuć. O, dużo niespodzianek było dzisiaj przy przygotowaniu tego streama, ale się udało. Poczekajmy, kogo tam widzę. Siema Allegro, siema Daniel, siema Krzysztof, siema Portimeo, witam. Witam i o drogę pytam. W ogóle nie ten ekspres miał być na streamie, ale ekspres, który wziąłem pierwszy z brzegu, okazało się, że nie ma usterki, którą klient zgłosił, więc naprawił się. Odestał swoje w kolejce i się naprawił. Echo World Cool. Ja nie pracuję, ja streamuję. To przyjemność. Siema, Sebastian. Niech was się tu troszkę zbierze. Nie wiem, ilu was będzie. Na razie jest was kilku. Zresztą, o! Tu nowość. Licznik. Licznik widzów online. Cześć Wojciech, witam. Zaraz zrobimy ankietę nawiązującą do miniaturki tego live'a. Echo World Cool. Stream też praca. No tak, no jestem w pracy. Będę naprawiał ekspres. No ale jak się chce robić YouTube'y, to się trzeba trochę poświęcić, nie? Siemano, Toto, Tomato. Witam. Witam jednego z najaktywniejszych grupowiczów na Facebooku. I teraz tak, jak ja w ogóle wyłączmy ten top chat na żywo. Ja mam tutaj podpowiadkę, jak się robi ankietę. Jak się robi ankietę na live'ie? A, już wiem, dobra. Siema Krzysztof, pozdrawiam z Pruszkowa. Nie tego pod Opolem, przez ukreskowane, słuchajcie, bardzo często mam. Może często to przesadzam, ale tak raz, dwa razy w tygodniu mam telefon z Opola. Czy mogą przywieźć ekspres? Tam też jest Pruszków, tylko przez ukreskowane. I mniej słynny od tego Pruszkowa tutaj. Zróbmy ankietę nawiązującą. Powiedzcie mi tak, ja wam zaraz powiem. Rozpocznij ankietę. Zadaj pytanie. Pytanie będzie co do schabowego łamane na mielonego w niedzielę. I opcje będą takie. Fasolka, bo dzisiaj była dyskusja na Facebooku o fasolce szparagowej. Druga opcja będzie mizeria, moja ulubiona. I co jeszcze może być? Powiedzcie, co jeszcze może być do schabowego, łamane na mielonego do niedzielnego obiadu? Ziemniaczki wiadomo, najlepiej młode. Ale co? Co jeszcze? Dokładnie tak to tomato. Tylko ci, nikomu nie mów. Buraczki, właśnie, Portimeo, buraczki. No to jeszcze możemy dwie opcje dodać, z tego co pamiętam. Kapustka. I pomidory w śmietanie? Ja już nie mam miejsca. Czyli mamy co do schabowego mielonego w niedzielę fasolka, mizeria, buraczki, kapustka. Głosujcie. Zobaczymy. Co siedzi w narodzie do niedzielnego obiadu? No ogórki to w mizerię się tak pasowują, wiecie, no. Tyle mamy tylko opcji. Dobra, niech ta ankieta sobie leci. 37 osób, super. Nudzicie się w niedzielę, nie? Niedziela nie handlowa. Ja przegapiłem w zeszłym tygodniu niedzielę handlową. Okej. Tylko czemu mi czat zniknął? Ktoś mi może to powiedzieć? O, pojawił się. Nie ogarnę. No, ja wiedziałem, że moja ulubiona opcja będzie wygrywać, ale dobra. Siema Karol. Słuchajcie, ja go tylko włączę i będziecie wiedzieć, o co chodzi. I powiem tak. Dziwne, że kogoś to niepokoiło, bo diagnoza zgłoszona przez klienta informacja a propos tego ekspresu jest, że stanął zaparzacz dęba. Po prostu głośno pracował i stanął. No i dlaczego stanął?
To zaraz usłyszycie, mam nadzieję. Bo dźwięki są co najmniej niepokojące. Pojemnik na wodę. A poczekajcie, tylko sobie przyniosę moje przyrządy do wody. Bo już mi wstyd było na filmie, że mam wiecznie te szklanki takie brudne, więc postarałem się. Tutaj raczej tej wody nie będziemy planowali dużo. Ale słuchajcie teraz. Ja nawet nie będę mu pozwalał się włączyć. Nie wiem, czy to słychać, dajcie znać. To piłowanie. Fajnie. O! Ledwo się zamknął. Jezu, aż mieciarki przeszły. Słyszeliście to? Było słychać? Dajcie znać. Bo jak nie było słychać, to aż jeszcze raz przetrenujmy go. Dam go tu bliżej. To było smarowane, bo ten ekspres był kiedyś u mnie. O! No właśnie. I tyle go widzieli. Awaria. Spróbujemy go odratować, ale może się skończyć, że tu będzie winda do wymiany, której ja nie mam. No stoi dęba, już teraz nie ruszy. To jak mój Opel, wszystko normalnie działa. No tak, słychać bzyczenie, on jest w tej chwili zablokowany. No to do dzieła! Tym razem, bo się strasznie tam pod filmami martwicie o moje biedne... Kurna, już mi tych rękawiczek zabrakło. O moje biedne palce poharatane. O, dokładnie, Karol, tak chodzi. To fajnie, że to słychać, bo nie byłem pewien, że to będzie słychać. On się odpalił, ale teraz się zblokował. Dolej wody. Spróbujmy, może jeszcze wróci. O! Cofnął się, to go wyłączmy, będziemy mogli wyjąć, zaparzać. Jezu. W jakiej ty pozycji wylądowałeś? W pionowej, to nie o to nam chodziło. Dobra, zaparkował tak jak zaparkować powinien. Stara winda. Rękawiczki. Żeby nie było. Może się jeszcze kiedyś nauczę w rękawiczkach pracować. No i dobra, słuchajcie. Z prądu gościa. Tacka na pobocze. I działamy. Torxy. Securitas. Co tam u was w ogóle słychać przy niedzieli? Pogoda słaba, nie? Jak tu jechałem, to się ciemno zrobiło, ale to tak total ciemno. A to była która? Pół do drugiej? No ale jakoś tak przeszło bokiem, nic nie huknęło. Siemarek. Siema, siema. Miałeś wpaść do mnie na kawę? Halo. I tak wpadasz już, trzeci miesiąc. Co jest? A, krzyżaki tu są. Mieni mi się w oczach. Mieni mi się w oczach, a tu jest gwiazdka. Ale tu nie powinien być gwiazdkowy. Oho! Kto tu zaglądał? Kto tu zaglądał? Bo jeden jest gwiazdkowy. Ktoś tu chciał sprawdzić, co tam się dzieje. Teraz to nie wejdzie, Szarek, bo pozamykane na cztery spusty, żeby niedzielni klienci nie przychodzili. Ale wpadnij na kawę. Wiesz, że u mnie kawy nigdy nie brakuje. Wezmę sobie to na krawędź stołu, bo się będę z tym męczył. Odkręcanie DeLonghi, żadna filozofia. Tu już wykręciłem.
Ja to Allegro zawsze powtarzam, pół biedy. Tu też jest krzyżak? Tak. Pół biedy, jak zostanie śrubka. Gorzej, jak zabraknie, bo ona wtedy prawdopodobnie, jeśli mamy farta, to spadła na podłogę, a jeśli mamy nie farta, to spadła tam, gdzie nie trzeba. Nie może zrobić kuku. Siema, siema, Bartek. Allegro, i jeśli ktoś jeszcze jest ze streamów Sony, jesteście ze mnie dumni, że mam taką ładną koszulkę. Czy tą stronę będziemy ściągać? Będziemy. Obierzmy go całego. Śrubeczka została, to losowo wkręcił. Tak to jest. Tak to jest. Czy tu coś ciekawego widać? Nic ciekawego nie widać. Jeszcze zaparzacz. On nam teraz nie wyjdzie. A dlaczego nam nie wyjdzie, to wam pokażę. Bo się źle ustawiły te łopatki. Widzicie? Próbuję go wyjąć, to się zaczepia. I teraz trzeba zrobić to tak, że tą górną łopatkę tu trzeba pociągnąć w dół, tylko jeśli jest zatarty zaparzacz... poszło. Poszło do końca? Jeszcze nie. Ginekologia stosowana. Dobra, ja tą stronę biorę w dobrą. O, i teraz jest tak ułożone, że ta, którą tutaj wciskałem, poszła w dół. Dokładnie tak, Allegro. Najlepsza koszulka. Najlepsza koszulka, a chodzi w niej o to dla tych, którzy nie są ze streamów Sony PlayStation, nie bywają tam. Jak gracie na padzie, to kto podczas gry, jak coś mu nie poszło, nie powiedział dokładnie tego w nerwach, że przecież wciskałem. No zaparzacz tak nie wygląda może bardzo źle. Chodzi, powiedzmy, raczej go trzeba i tak rozebrać, ale to później. Jaka tu diagnoza? No tak, wysmarować trzeba śrubę, tylko że ja nie będę tego robił, bo w większości przypadków można tutaj psiknąć i tutaj psiknąć i to pomaga, ale to dzisiaj zrobimy to tak, że wyciągniemy tą windę i ją obejrzymy. No i właśnie, jak już mam... Siemandero Max, PLN. Dobrze przeczytałem? Kamil, tak, tak. To generalnie o to się rozchodzi. Może coś źle przeczytałem. Wyjmijmy prowadnicę. Żeby dostać się do windy właśnie, bo ja tak skróty myślowe robię. To jest winda napędu. Silnik. To, że on jest brudny. To już kiedyś mówiłem, normalne to jest silnik szczotkowy, a szczotki podczas pracy trą. To jest cała winda napędu. My ją sobie tutaj tak odchylimy. Ale to też musimy rozebrać górę. Bo musimy wyciągnąć zawór, który jest do niej przykręcony. Czy Saeco Max Gran Turismo to dobry ex? Jezu. Coś mi tu już fruwa. Albo mam uczulenie na ekspresy. Może to to. Czy Saeco Gran Turismo to dobry ekspres, bo jestem właścicielem? Ach, jak ty dużo ode mnie wymagasz. Ja nie mam w głowie wszystkich tych ekspresów, ale już dobra. Zanim się na dobre za to wezmę. Saeco Gran Turismo. No to jest takie Pico Baristo nowocześniejsze. Generalnie, jeśli można mówić o nowych ekspresach w kategoriach dobre, to chyba dobry. Generalnie wszystkie sprzęty z ostatnich 3 lat mają jakiś spadek jakości. To jest prawdopodobnie związane z tym, że były produkowane w czasach wiecie czego. I z powodu braku fraktów z Chin, braku części nie tylko w branży ekspresów, było brane to, co było. Nie. Tak obstawiam. Takie mam teorie, które są zbieżne z ludźmi, z którymi rozmawiam, że jak były potrzebne części, to nie, jeżeli dana fabryka nie była w stanie ich zapewnić, bo był lockdown, no to się brało jak leci, co było. No, a w Chinach można kupić
powiedzmy, tu jakiś, nie wiem, przepływomierz za $5, ale podejrzewam, że można identycznie wyglądający kupić za dolara. Niby to samo, ale jednak czymś się różni na bank. Czy tu jest kawa? Nie ma tu kawy. Pokryweczka. No, może tu? Tutaj mamy te zatrzaski. O! Siwy włos, kici-kici. Kotek jest na bank w domu. Akurat w tym zakresie jestem specem, bo miałem dwa koty. Ja tu zawleczki próbuję ściągać, a tu już zawleczki nie trzymają. Dobra. Wypinamy zaworek. Dobry ekspres, tak, Ryszard, to ten, co kawę dobrze zaparza. No i jeszcze jak ją w ogóle zaparza, nie? To trochę ważna funkcjonalność ekspresu. Mamy zdjęte. Bardzo dobry Max. Max PLN, to pytanie jest, czy zakupienie dodatkowej gwarancji o 5 lat, łącznie do 7 lat, to dobry pomysł. To nie jest gwarancja tak naprawdę, tylko ubezpieczenie, ale to jak zwał, tak zwał. Ja byłem zawsze, może nie przeciwnikiem, nie byłem zwolennikiem tych gwarancji. A powiem wam, że w obecnej sytuacji, jakiej jakości te sprzęty są, czytaj, coraz gorszej, nie wszystkie, są wyjątki, ale jest ich niewiele, to uważam, że warto tą gwarancję dopłacać. Bo są tam, generalnie ta gwarancja ma taką opinię wśród jakby kolegów różnych w branży, że ona jest świetna i dobra, dopóki się z niej nie korzysta, to ubezpieczenie. Ale można wywalczyć, różne tam cuda się dzieją z tym. Czasami trochę nerwów sobie trzeba naszarpać i to pamiętajcie, ja nie mówię z doświadczenia, bo ja nic nie mam na tej gwarancji rozszerzonej, tylko mówię z tego, co mi opowiadają klienci, którzy do mnie przychodzą i... No i mi opowiadają, jak to z tymi gwarancjami było. No ostatnio był na przykład człowiek, któremu poklejony miał ekran. Przyjechał do mnie z Philipsem, który wrócił z gwarancyjnej naprawy, chyba tej rozszerzonej. No i coś mu tam zaczęło cieknąć i zapytał mnie, akurat miałem chwilę czasu, czy bym nie zajrzał, czy to nie jakaś bzdura. I była pęknięta ta końcówka w Philipsie, dlatego, która pęka na grzałce, ale po rozebraniu ekspresu, tylko pamiętajcie, to jest opowieść klienta. Ile jest w tym prawdy? No nie wiem, no ja wam opowiadam to, co usłyszałem. Zdejmujemy obudowę, żeby tą, bo to taka w Philipsie, dlatego taka jak tu końcówka, ona tam pęka i z niej się woda leje. Akurat miałem to mu od ręki, wymieniłem, ale tu rama, tak jakby coś tu uderzyło, była epoksydem poklejona. No i on twierdzi, że ten ekspres był pierwszy raz w naprawie. No to ktoś tą ramę połamał, czy kurier, czy serwis, no tutaj to już wiecie, dochodzenia nie będziemy przeprowadzać. I on pokleił. No i to takie jest, jeśli ta historia jest prawdziwa, no to trochę takie słabe, nie? No niby ten ekspres był w 100% sprawny, no ale zdjęliśmy razem obudowę na oczach klienta, a tutaj wiecie, zalane to epoksydem, bo tutaj Philips jest przykręcany od góry i połamane były te elementy. Latosiak, dobra robota, pozdrowienia z Wrocławia. Pozdrawiam, dzięki. Dzięki, dzięki. Więc, no wiecie, no to takie są dziwne akcje, dziwne chore akcje. Z tego, co ja się orientuję, a mogę się mylić, poprawcie mnie, te serwisy takie z tego ubezpieczenia, jak rozszerzacie sobie gwarancję, są świadczone przez firmy zewnętrzne. One nie są przez serwis autoryzowany świadczone. Może nie jest to regułą, ale tak mi się wydaje. I z tego, co pamiętam, te serwisy takie, które mają umowy z ubezpieczycielami, to są serwisy, ja to nazywam mydło i powidło, to nie odbierzcie, że to mówię źle, tylko to są serwisy, które naprawiają generalnie AGD. Czyli pralki, lodówki, ekspresy, piekarniki, zmywarki i tak dalej. Dobra, zawór mamy odkręcony. Ten wężyk sobie wypniemy, żeby do tej windy się łatwo dostać. Witam miłej pracki, Andrzej Adamczyk. Dzięki, dzięki. 61 osób. Kurna, nie macie co robić w niedzielę? Co się teraz robi w niedzielę, jak się nie... Bo ja to zawsze na zakupy w niedzielę jeździłem, bo w tygodniu mam słabo z czasem. W soboty to zawsze jeszcze coś się tam znajdzie do roboty, a to w domu, a to w pracy, a to połazić gdzieś. A to pójść na imprezę wieczorem, bo w niedzielę można odpocząć, a niedziela to po południu czy tam w środku dnia jeździło się na zakupy, a teraz... A teraz co robić? Jak żyć?
Dobra. To ma to. Naszła mnie refleksja, że gdyby twoje filmy puszczać od tyłu, to byś psuł ekspresy. Trochę creepy. Dobry pomysł. Podoba mi się to. Tylko będę mówił też w obcym języku, tak jak na wczorajszym filmie. Wykręcamy te dwa wkręty, one są tutaj na... To nawet nie jest klej, tylko to jest takie ogumowanie, zaraz wam je pokażę. Ponieważ tutaj cały czas to pracuje. One są takim smarnięte klejem do gwintów, nazwijmy to, żeby się same nie wykręcały. Chociaż i tak czasami potrafią się trochę poluzować, no i one ciężko tu idą. Max, tak, tylko branża serwisu ekspresów jest na tyle dla was, jako użytkowników, jako klientów, niewdzięczna. To jest taka tajemnica poliszynela. Zresztą jak czytacie te, na naszej grupie na Facebooku, link macie w opisie oczywiście, jak czytacie te historie, które tam ostatnio ktoś reklamował Philipsa, no i naprawili mu, ale dupokrytka, i dobrze to nazwał, dupokrytka serwisanta, że ekspres był zaniedbany, był brudny i coś tam. Na zasadzie, że no wymieniliśmy panu na gwarancji, ale to tam trochę pana winy było. No. I dzisiaj nawet na Facebooku a propos tych dzbanków do Philipsów, dlatego o tych karafek spieniających rozmawialiśmy, że też ktoś napisał z was, że ktoś zareklamował i wymienili mu ten dzbanek, ale napisali, że to od złego odkamieniania on tak spękał. No ja na to odpisałem, dobrze, że nie od sytuacji pogodowej w Korei Południowej tak spękał. No słuchajcie, wszystkie te karafki dlatego tak pękają. A Philips twierdzi, że można to mieć w zmywarce. Można, to wtedy jeszcze szybciej pękają. Krzych, cegiełka na kanał smacznego kotleta. Dzięki, Krzych. Dziękuję. O, tu się trochę kawki uzbierało, ale to jest normalne. Na razie sobie to tutaj niech wisi. Tu jest taka prowadnica wchodząca do środka. No w nią wchodzą te wkręty, ona tutaj dobrze pozycjonuje całą tą właśnie prowadnicę. Tego wężyka nie będziemy odpinać. To chodziło o to, żeby się dostać do windy i żeby się dostać jeszcze do tego wkrętu, który widzicie albo i nie widzicie. Podjedziemy trochę z ISO. O! Ten. To jest poza odkręceniem tej prowadnicy. Trzeba odkręcić ten wkręt i z tej strony to będzie wszystko w temacie. W ogóle dobrze widać? Nie jest za ciemno? No i teraz co, słuchajcie? Ten wężyk wypiąłem. Tu go sobie gdzieś zahaczę. Jeszcze ciepła grzałka. Fasolka najlepsza. Nieprawda. No. Ja widzę, jak wyniki... Nie wiem, wy widzicie w ogóle na bieżąco, jak te wyniki wyglądają, czy tylko ja to widzę? Teraz słuchajcie, raz, dwa, tu krzyżakowe. I dalej. Też krzyżakowe, będziemy je wykręcać wszystkie, czyli wszystkie te wkręty, które tu widzicie, plus jeszcze schowany jest tu i jeszcze chyba schowany jest, spróbuję wam to pokazać, znowu będę musiał podbić ISO, bo o nim wiele osób nie wie, a czy to jak się dobrze obejrzy, to się widzi. Tu jest schowany, o tam, widać go, tam. Ale jasno, ale mam blask teraz, nie? Dobra. Paweł Kuligowski, dopiero co się zorientowałem, że nadajesz na żywo. No trzeba obserwować coś, ale było od wczoraj wiadomo, że jak nic nie wybuchnie, to będę. Krętarka. Jedziemy. Optus Teams, nagroda za lepsze światełko. Dzięki. Z tobą pisałem, tak? Wczoraj w komentarzach, że jeszcze trochę nie będziesz się miał czego czepiać. Coś tam wymyśliliśmy, żeby się było czego czepić. Tą jedną tu nie ma jak podejść, wykręcę zwykłym wkrętakiem. Niedzielna praca.
Dwie kreski. Dziękuję. Kimkolwiek jesteś. Inkoguto. Ktoś wysłał tipa Inkoguto. Te wkręty sobie ułożę tu, żeby wiedzieć, że one są od tego elementu. No i jedziemy. Tu są długie te wkręty. Ale ładnie idą. Odkamienianie na zewnętrznym obiegu coś pomoże. A co masz na myśli, mówiąc na zewnętrznym obiegu, Andrzej? Was jest 64 niedzielnych widzów. Cieszę się. Miło mi, że siedzicie tu w tej robocie ze mną. O, znowu się ciemno robi. Wojciech Kucharski. Znam pana. Jeszcze dwie. Czepiam się, ale doceniam progres. Słuchaj. Ja to odbieram pozytywnie tam. Nazywamy to czepianiem. Ale... No, trzeba się czepiać, no trzeba człowieka motywować po tej drugiej stronie do zmian. Na tym to polega. Na tym to polega. Jakbyście mi pisali: super, jest świetnie, rewelacja, w ogóle gościu, kurna, objawienie. W ogóle... Cały YouTube przyćmiłeś. No umówmy się. Ja nie, jakby... Nie potrzebuję pochlebstw. Tylko... Realnego odzewu. To jest, słuchajcie, tak, ja kiedyś rozmawiałem. Zresztą, nie wiem, pracował ktoś w gastronomii. Gdzie ty tam wpadłaś, cholera? Się kawy sypie. Wyjmiemy windę, to się znajdzie. Pamiętajcie, że jeden wkręt tam wpadł. To jest tak, jak znajomy mówił mi w gastronomii, to w ogóle się tak opiera. Macie te opinie na Google, tak? No, oceniacie firmy, knajpy. No i pójdzie ktoś do knajpy, zje, nie smakuje mu, ani słowa nie powie kelnerowi, zapłaci, nawet da napiwek, a pierwsze co po wejściu do domu, to wejdzie i... Podłe jedzenie, kotlet zimny, kotlet taki, ziemniaczki takie, mizeria bez śmietany, mizeria ze śmietaną. Po to jest kelner, że jak wam no coś nie smakuje, coś nie pasuje, to mu to powiedzcie. Przecież to ta knajpa musi wiedzieć, że coś jest nie tak. No i wydaje mi się, większość knajp podaje wam to jedzenie w dobrej wierze, żeby smakowało. No ale jak będziecie im wszystkim przytakiwać, że jest okej, a nie jest okej, no to skąd mają wiedzieć, że nie jest okej? No pomijam jakieś tam patologie pod tytułem, że knajpa w ogóle nie ma pojęcia o gotowaniu. Ale no, feedback jest bardzo ważny. Mizeria wygrywa, bo mizeria jest najlepsza. Lanc jak mija popo, siema. Siema, Lanc. Dzisiaj specjalnie koszulkę założyłem. Lanc to też jest człowiek, z którym się znamy ze streamów PlayStation, Sony PlayStation Polska. Koszulka firmowa, że tak powiem. Jak mija popołudnie, jak widzisz? Tu wykręcone. No co, próbujemy tą windę wyciągnąć. Tu jeszcze tak gadam z wami, chcę się upewnić, że tu wszystko zostało wykręcone. A no, oczywiście nagadał się o tym wkręcie w środku i go olał. I nie chce wyjść. Optus, tak jest właśnie. Mało jest ludzi i to nie tyczy się tylko serwisu, ale i no wszystkich branż usługowych czy gastronomii, że jak jesteś zadowolony, przychodzisz do domu, odebrałeś się, ekspres zrobił ci lepszą kawę niż robił dotychczas, bo ci jeszcze serwisant młynek podregulował. No to super, pijesz kawę i okej. Okay. A jak jesteś niezadowolony, albo jak jeszcze jesteś typem człowieka, który uwielbia robić takie rzeczy, no to pierwsze co, nawet nie zadzwonisz do tego serwisu. A słuchajcie, zdarzają się sytuacje, że ekspres u mnie działa, umyję go, wyczyszczę, sprawdzę,
a on jakiś numer zrobi przy pierwszej kawie u klienta. No, nie są to częste akcje, ale się zdarzają. No i co? No przecież ja nie robię tego celowo. I większość ludzi przychodzi, dzwoni, czy przychodzi. Ja tam zawsze, a to jakiś odkamieniarz dorzucę, albo jak jeszcze miałem, teraz to muszę właśnie sobie zamówić, albo jak jeszcze miałem ćwierć kilówki. Za takie akcje dawałem coś w gratisie, żeby... No, to jest nieprzyjemna sytuacja. Ktoś przyszedł do domu, zapłacił, odebrał, jak sobie złącza, a tu kupa. Nie będzie kawy. No i większość ludzi przyjdzie i ja wyjaśnię, że czasami tak bywa. Jakiś papro wpadnie, filtr nowy włożą, coś się wydarzy, cokolwiek. Ale trafiają się jednostki, które po prostu robią aferę z tego. No i z jednej strony ja te nerwy rozumiem, no bo też bym się zdenerwował, ale zrozumienie musi działać w obie strony. Ja nie robię celowo tak często w takiej sytuacji, jak jest jakiś taki wkurzony klient, to słyszę, pan to w ogóle sprawdza te ekspresy? Nie. Nie. Myję i oddaję. No przecież dla mnie to żaden interes. Ja to muszę robić na gwarancji, muszę znowu rozkręcać. No jaki sens by był tu celowego nie sprawdzenia ekspresu, tylko... Chyba działa. Wyciągamy tą windę. Tu trzeba chyba jeszcze trochę kabel... No właśnie. Jeszcze trzeba te przewody wypleść, bo jak je pourywamy, to będziemy lutować. A to nie kanał Wielki Elektronik. Właśnie. Nie ma dzisiaj. Z Poksa. Zaraz tu sprawdzimy. Uczestnicy się nie odświeżają, no trudno. No wiadomo, że wciskałem, przecież wciskałem. Pozdrawiam Szymona z PlayStation Polska. Przecież wciskałem, tak. To ma to, dlatego my na grupie tylko cię chwalimy i to jest błąd, bo ja w samozachwyt popadnę i co będzie wtedy? Co się wtedy wydarzy? Padnę w samozachwyt i ceny podniosę w serwisie. Pani Izo, pani mamo. Wyciągamy, jak go damy trochę do góry, strasznie tu tutaj jeszcze te przewody, na te cieniutkie uważajcie. Chcę się tylko dostać do sprężyny. O! Jest i słyszałem ją komisyjnie, ten wkręt, który mi tam wpadł. Tu jeszcze tak czysto informacyjnie silnik, układ startowy silnika, rozruchowy. Bardzo rzadko się psuje. Silniki też się bardzo rzadko psują. No chyba, że tak długo pracują i się męczą. Zresztą jak widzicie, kawał stałoprądowego silnika. Naprawdę kolubryna. Jesteśmy w windzie. Jak wygląda? Już wam zbliżam. Ojciec Tadeusz, ile kaw doktor wypił? Znaczy, musisz pamiętać, że ja jak piję kawę, to są dwa razy espresso, bo u mnie kawa to jest dwa zmielenia. Zresztą właśnie zaraz się napiję, ale to przerwę zrobimy za chwilę. Pójdę sobie zrobić. U mnie jedna kawa to są dwie kawy tak naprawdę. Ile dziś wypiłem? Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć i tu szóstą jak przyjechałem. 12. 12 espresso, 6 kaw, czyli 12 espresso. Teraz patrzcie na windę, nie na mnie. Widać to ostro to jest? Chyba jest ostro. No dokładnie to ma, to tak, 12. Jeszcze podwójną walnę sobie. Jak zrobimy przerwę, ale przerwę zrobimy, jak tą windę wyczyścimy i złożymy. Zdejmuję rękawiczki, bo mi się upierniczą w smarze. Trafiłem, trafiłeś, dokładnie. To jest prowadnica, która musi iść tym ząbkiem do dołu, bo ten ząbek ma za zadanie, jak będzie nam jeździć tłoczek, wcisnąć krańcówkę, którą tam widać. Jeszcze przybliżę. I spróbuję wam to pokazać. Tą krańcówkę widać tu. Tu jest mikroswitch. Widzicie, wystaje tam trochę. Więc to jest ważne, żeby to włożyć w ten sposób, niewinny. Czyli tym ząbkiem do dołu, żeby on go wciskał. To jest do mycia.
No i tu wszystko jest do mycia. Zobaczcie, ile tu jest kawy. Lanc, ja już ci mówiłem, po prostu nie piłeś dobrej kawy. Będziesz kolejny raz w Warszawie, tylko nie w drodze na trip USA. To zapraszam na kawę. Napijesz się dobrej kawy, to polubisz kawę. Widzicie, ile tu jest kawy przez lata? Ile ten ekspres ma lat? Sprawdźmy. 2013 grudzień, 10 lat. Zobaczcie, ile tu już jest tej kawy. Teraz ważne, czysta szczoteczka. Najpierw wygarnijmy, ile nam się tego uda, tak od zewnątrz. Wytrząchajmy. Rafał, nie porównuj się do Spox 2 po prostu lub swojej rozwijaj kanał. To się nie porównuje, to my się znamy po prostu. Słuchaj, no ma kanał rozwinięty, a jak już brać przykład, czy jakieś tam dobre nawyki, no to od lepszych, tak? To trzeba się inspirować ludźmi, którym się coś udało, którzy coś fajnego robią. To nie chodzi o jakieś tam porównywanie się. My jesteśmy z zupełnie innych branż, więc to... Źle to chyba odbierasz, ale... Teraz trzeba całą tą sprężynę, śrubę spsikać odpuszczaczem. Przechylamy w dół. Niech to sobie teraz chemia popracuje. Ja mogę teraz poczytać, co piszecie. 56% mizeria. Fasolka i buraczki ex aequo. 15-16% kapustka? Naprawdę? Tak mało kiszonej kapustki lubicie do schałoszczaka? Słuchajcie, nie będę wyłączał obrazu, idę sobie zrobić kawę, a wy sobie, nie wiem, popatrzcie, będą takie, będę miał planszę z muzyczką, przerywnik, ale jeszcze się nie zrobiła. Idę sobie zrobić kawę, boście zaczęli gadać o tej kawie, no i narobiliście mi smaka. Śruba to też sprężyna? Ja mówię zza kamery, bo ekspres się startuje. Jeszcze jak znam życie, to będę jeszcze musiał opróżnić tackę i dosypać kawy. Macie tak też, że złośliwe są? Jak wam zależy na czasie, to oczywiście całą procedurę czyszczenia trzeba przejść. Idę, zaraz wrócę. No jakbym, jeśli mnie słyszycie, zgadł. Opróżnij tackę, domyj wody, wyrzuć kusy. No masakra, złośliwość rzeczy martwi. Dosyp kawy. Masakra. Dzień dobry, Grzesiek. Po prostu dolej wody, dosyp kawy, opróżnij tackę, wyrzuć fusy. Normalka. To sobie pracuje, zaraz to wyczyścimy, tylko mi się kawa zrobi. Jak to, o co chodzi to tomato, o ten Grzesiek? O co chodzi? Ryszard Mecker, ale o co pytasz? Jaki ekspres taki gadatliwy? Siemens, ale powiem ci, że nawet nie pamiętam, który model. Zaraz będę szedł po kawę, bo już słyszę, że drugą mieli. To powiem. A, z grupy. Okej. Okay. Mnie czeka czwarte rozłożenie zaparzacza. Jakiego zaparzacza? Idę po kawę.
Nie pokażę wam filiżanki, bo jest strasznie brudna. Odpowiadając na pytanie, jaki ekspres taki gadatliwy, Siemens EQ8 S600. Ale to pamiętajcie, ja nie kupiłem ekspresu. U mnie sporo klientów, czasem sensownie, czasem za moją radą, znaczy za moją radą to z reguły są złomy, ale czasem nie chcą naprawiać, nie wiem, ekspresu wartego 3000 czy 4 za 800 czy 1000 zł i nawet sami proponują, czy ja mogę go zutylizować. No więc ja sobie taki ekspres naprawię, no bo ja za robociznę nie płacę. Doprowadzę go sobie do porządku i stoi. I robi tą kawę, chociaż Siemensy to są brudasy według mnie. No wiecznie tam, jak wyciągnę ten zaparzacz, to jest po prostu... Dobra. Do dzieła. No i tak już pokażę wam filiżankę, bo się muszę napić. Tak wygląda filiżanka serwisanta. Brudna, ale tylko od zewnątrz brudna. W środku była czysta. Ankietę zmienimy zaraz, to, bo tu już jest 80 głosów, czyli większość tu obecnych się wypowiedziała. Zaraz tą ankietę będziemy zmieniać. Co to za problem? Ogłosimy wyniki. Która jest godzina? O 16 ogłosimy wyniki i zmienimy ankietę. Będziecie proponować. Teraz tylko nie na siebie to. Teraz muszę w to dmuchnąć. Jeszcze to wyczyścić. No niestety. Taka to praca brudna. Teraz muszę w to dmuchnąć, więc uwaga, będzie głośno. Ale krótko. Dobra, mamy to. A. Powiem ci, że nie miałem nawet czasu się przyjrzeć na ten twój zaparzacz, Grzesiek. Bo nie miałem czasu, po prostu. Dobra. Jeszcze teraz szczoteczka z dłuższym włosiem. Do protez. To są narzędzia serwisowe. I jeszcze tutaj, żeby się pozbyć resztek smaru. Słuchajcie, tu też nie musi być tak ideolo. No, chodzi o to, żeby tych okruchów tu nie było. Teraz tak, żeby jeszcze wyczyścić pod śrubą, znaczy pod tym tłoczkiem. To sobie musimy, żeby on sobie przejechał dalej. No bo pod nim też jest na bank syf. Tomasz Goł, powitać, witam. Są do tych wind zestawy naprawcze. Z tym tłoczkiem i tak dalej, ale to schodzi z wymianą tego. I ja się w te zestawy naprawcze nie bawię, ja te windy wymieniam. Ta, ile kosztuje, nie wiem. O, jeszcze sobie widzicie, odwróciłem. Jeszcze tutaj jest syf. Teraz z tej strony wyczyśćmy. Ręcznik. Nie wygląda źle ta sprężyna, ale nawpadało w nią cholerstwa. Jeszcze można sobie tu na ręcznik trochę psiuknąć, żeby to rozpuścić. No i suma summarum, jako serwis my te windy wymieniamy. I te windy wymieniamy. Nie naprawia się zestaw naprawczy, możecie się bawić samemu. Nic nie stoi na przeszkodzie. Jeszcze tu widzę, jest trochę syfu. No i co, słuchajcie. Smarujemy. Wkładamy do środka. Trochę takiego smaru. I teraz mój ulubiony sprzęt CX-80. Powtarzam, bo są różne. Bardzo często pokazujecie mi jakieś tam gdzieś w mailu czy coś, że kupiliście, ale to chyba nie to. Tu jest ważny napis na dole przy moim palcu. Do tworzyw sztucznych i gumy. I ważny jest ten certyfikat tutaj. NSF.
Tu jest jakiś numerek jeszcze, o spójrzcie. Wyostrz. Halo. Poproszę na butelkę. O. Program Listed, non-food compounds. On jest do sporadycznego kontaktu z żywnością. Tu co prawda nie ma tego kontaktu z żywnością, więc to nie musi być smart do kontaktu z żywnością. Artursony. Witam, Artursony. Grzesiek, a czemu będziesz rozbierał z zamkniętymi oczami? W sensie, że już tyle razy rozbierałeś, tak? Dobrze by było tego nie napaćkać za dużo. Żeby nie ciekło. Widzicie? Delikatnie. No i tu można teraz podjechać do góry, ale to się samo nasmaruje przy starcie. Tu jest element, który lubi się psuć. Schowany. Czujnik Hala. Widać? To zielona płytka, ten laminat. Jak już mamy na wierzchu, to tu też przytrzyjmy. Tu nie ma potrzeby, bo tu pasek klinowy. Jak w maluchu. Tu też jest data. 2014. No i co? Windę mamy nasmarowaną. To mamy wytarte. Tu też trzeba trochę smaru dodać do koszyczka. I tak jak mówiłem, łyk kawy. Łyk kawy. Lance. Dzięki. Za twoje zdrowie będzie. Dzięki. Łap Bart na piweczko. Będzie wypite za twoje zdrowie i to jeszcze dzisiaj. Dam ci znać na Discordzie. Co prawda małe, bo zanim ja dotrę do domu, a jutro do roboty, a ci co mnie znają przez internet albo osobiście, to wiedzą, o której ja do pracy przyjeżdżam. Ząbkiem, tym tu wystającym, tym, do dołu, na tłoczek. I tu przy wkładaniu może wam to wypaść, więc trzeba uważać. Jeszcze ważna rzecz, trzeba się przyjrzeć tutaj w środku. Ja tu widzę trochę kawy. Może ja ją odessam. Wy jej nie widzicie. Ona jest tu. Odessam ją odkurzaczem, żeby się tam nie rozsypała. Żeby tam w obudowie też było czysto. No i teraz wciskamy gamonia do środka. Wszystkie przewody muszą być na wierzchu. Trochę sobie to wezmę z kosem, żebym widział, co robię. Oczywiście można to wszystko poodpinać, powypinać, ale po co sobie robić roboty, jak się to zrobi delikatnie, żeby tych przewodów nie pourywać. O, sprawdzamy, czy wszystko jest na wierzchu. No to można to zrobić tak. Doszło. Tu patrzymy, wszystko doszło. Zapamięci. Ten wkręt, tu mam wszystkie wkręty. Ten wkręt z podkładką idzie nam do środka. Tomasz Goł. Zapytam przy okazji live. W ekspresie u rodziców pojemnik na wodę trochę capi z tęchlizną. Jak tego zapachu się pozbyć? Moczyłem w NA2CO3, ale nało to dało. Trzeba go porządnie umyć albo wymienić, jak już... Słuchajcie, bo to jest taka przypadłość częsta. Ja bardzo często po zbiorniku wody na przykład widzę, że ktoś nie odkamienia ekspresu, no bo odkamieniacz, nawet jeśli nie dbamy o ten zbiornik i on jest zażółknięty, to odkamieniacz zostawia nam taki ślad. Jak nalejecie, powiedzmy, 2/3 zbiornika odkamieniacza, no to on odkamieni ten zbiornik do tej wysokości. Ale te zbiorniki, ja na przykład co drugie wlanie wody do mojej Jury myję ten zbiornik, no bo woda, życie w niej, no wiecie, no nalewacie wody, wypijacie kawę jedną dzisiaj, jedną jutro rano, jedną pojutrze rano i ta woda 3-4 dni stoi. Tak naprawdę tą wodę się powinno codziennie wymieniać, jeśli jej nie wypijecie, no ale kto to robi, tak? Nikt. Znaczy, może ktoś tak robi, ja też tak nie robię. Więc ten zbiornik trzeba mieć na bieżąco. Jeśli się już nie chce domyć, to zbiorniki nie są jakieś takie strasznie drogie, trzeba go wymienić. Doktor... A, ostatni live pisałem, że kupiłem u ciebie części do ekspresu. Mój błąd, użytkownik ma podobną nazwę, Doktor Kafe. Jest też taka producent chińskich podróbek Jur. Też chyba Doktor Kafe. Doktor Coffee? Podobnie bardzo często ludzie dzwonią z tymi ekspresami Dr. Coffee, no myląc nazwę, tak? Że oni chcieli reklamację złożyć. O, kwaskiem cytrynowym dobra rada.
gorącym, mocno ciepłym kwaskiem cytrynowym zalać, zostawić na noc. Skręćmy tą windę z tej strony i weźmiemy się za mycie prowadnicy. Czyli wszystkie te gady, jak będą chciały tylko wejść. Dobra, za 5 minut zamykam ankietę, więc jak jeszcze ktoś nie głosował, to proszę oddać swój głos. Wygrywa mój faworyt. Ale mam smaka. Mam smaka na mojego faworyta. Powiedzcie, nie przeszkadza w odbiorze, Jezu, jak tu się zorientować, nie przeszkadza w odbiorze ten napis Coffee Doctor tutaj? Nie zasłania? Nie wiem. Mogę go w każdej chwili. Nie ma. Jest. Tym samym, że rodzice zawsze po parzeniu kawy opróżniają z wody i suszą. Kwaskiem spróbuję. Myślałem, że nadwęglan sodu załatwi sprawę, bo z reguły dawał radę w takich przypadkach. Co to jest nadwęglan sodu? Ja w ogóle nawet nie wiem. Gdzie jest skrętarka? Tu jest skrętarka. Tu też kręcimy tak, jak się głowice w samochodzie przykręca. Nie jedna obok drugiej, tylko tak na przemian. Nie przycinamy przewodów. Teraz można tą przykręcić. Nie przycinając przewodów żadnych oczywiście. Mizeria jest dobra do wszystkiego, ale to ja tak czułem, bo ja słuchajcie, coś tam jadłem, ale obiadu jeszcze nie jadłem. Ja tak czułem, że jak zrobię taką ankietę, to zaraz tu ślinę zacznę toczyć. No weź. Tutaj ostatnie dwie. A, tlenem aktywnym? A tlen aktywny nie jest też w krecie, tym do udrażniania? Jeszcze ten wkręt tu. Tu. Tam w ciemności. Na razie tych przewodów nie wplatam, bo sprawdzimy, czy to pomogło. No bo jak nie pomogło, to jest winda do wymiany. I tyle w tej kwestii. Jeszcze 2 minuty, zamykam ankietę. Jaką tą ankietę z kawą robimy? Jakie pytania zrobić? Dajcie znaka. Czekajcie, bo jak zwykle sobie poklikałem okienka. Mielony równa się buraczki, schabowy równa się mizeria. I weź się tu w ankiecie wypowiedz. No, ankieta jest ograniczona, no słuchajcie. Jaką kawę pijesz? Okej, okay, ale jakie odpowiedzi zrobić, bo kaw to jest, wiadomo, mieloną, pażuchę mieloną, rozpuszczalną, z ekspresu. Tak, anonim, tylko wersje odpowiedzi, bo muszą być wersje odpowiedzi. Piszcie, ja sobie zaraz to przeczytam. Wracamy na drugą stronę, ale to już może tą skończmy, czyli przykręćmy tu jeszcze tutaj dwa, jeszcze tutaj dwie. Nie powiem ci, Artur, jakiej temperaturze powinna być ta mikstura, a ja to nazywam, moje słynne powiedzenie, gorąca, nieparząca, czyli na tyle ciepła, że jeszcze możesz w nią włożyć ręce. Inaczej, jak najcieplejsza, ale że jeszcze możesz w nich ręce pomoczyć.
Rafał Czapracki, na rozwój kanału, oby tak dalej, super robota, pozdrawiam z Nowego Tomyśla. Dziękuję, Rafał, dziękuję. Tomasz Goł, kretto wodoretlenex, okej, okay. No, nie jestem chemikiem, nie wiem. Grzesiek, nie pomogę ci, ja nie pamiętam tych starych zaparzaczy, jak ten plastik tam wydłubać, nawet nie wiem, jakim plastiku mówisz. Elek Tester. Mam Siemensa EQ6, ale dla mnie na najmniejszych ustawieniach mynka dalej miele za grubo. A pytanie jeszcze, jakiej kawy używasz, bo niektóre kawy się podle mielą, po prostu. Napisz, co za kawę pijesz. Na przykład ta kawa z Biedronki, taka stricte biedronkowa, nie mówię o jakimś tam... Segafredo czy Lawacy, które możecie kupić w Biedronce, tylko Biedronka ma taką swoją markę, tak jak Lidl ma Bellona. No to na dobrze ustawionym młynku do tej mojej kawy, jak tamtą wsypię, to ona się w granulat mieli, słuchajcie. No i... Także pies pomielony z budą. Gdzie jest zawleczka? Jest zawleczka. Dobra, zaraz tą ankietę zmienię, dajcie mi już ten zawór tutaj dokończyć. Widzę, że piszecie propozycje. Zaraz to wszystko tutaj zostanie przeczytane. Jeszcze warto, jak już mamy to na wierzchu, chociaż trochę tutaj przetrzeć, bo tu zawsze się zbiera ta para. Proszę ostrość zrobić. No. Jak to było, panie kochany? Jako tako. Jako tako chyba, nie? Tutaj też wkręcik z podkładką. Mamy to. Drugi krzyżakowy tu. Ja wiem mniej więcej, Grzesiek, o czym ty mówisz, ale ja nie pamiętam. I tak gratuluję ci cierpliwości do tego zaparzacza. Tu mamy wszystkie. Tam mamy, tu mamy. Zawór mamy przykręcony. Można włożyć od razu końcówkę spieniacza. Dobra, zróbmy tą ankietę i idziemy na drugą stronę. Julius Main Crema Espresso Delight. Nie znam. A to nie ty dzisiaj pisałeś na grupie, że czy gdzieś tam, że masz gwarancję jeszcze na ten ekspres? Mówię do ciebie, Elek Tester. Czekajcie, bo pomyliłem was. Myślę, że to nie wina kawy używa różnych. Najczęściej Chibo, ale ze sklepu firmowego Chibo. Niedostępna w sklepach najczęściej Lawaca, Olympic, Dallmayr, Melita. No to nie, no to kawy używasz może tam... Nie jest to jakaś topka, ale nie można też powiedzieć, że to jest zła. To trzeba wyczyścić, to wiadomo. To są takie ślizgi. Nie, warto też przesmarować, ale najpierw trzeba to wyczyścić. Już cały jestem w kawie, więc będę się drapał po nosie. Wybaczcie. Tak, Lanz. Lanz wie. Akurat mam pełen... pełną wichurę do wyrzucenia, więc jakby ktoś chciał super mieszankę kawy z ostatnich dwóch tygodni, która znajduje się w moim odkurzaczu, to tam nie tylko kawa. Znaczy słuchajcie, tak a propos kawy, ja wam coś powiem, bo jest taki mit, że kawa do supermarketu
Oszą, no to każdego Carrefoura wybierzcie sobie. Trafia inna niż jak na przykład w sklepie z kawą kupicie Lavazza czy Segafredo czy jakąś inną. Nie, nie, to nie jest tak. To jest tak, że kawa w marketach przychodzi na paletach i ona na przykład potrafi na tej palecie ofoliowana, szczelnie, wiecie jak wygląda zafoliowana paleta, leżeć sobie w tydzień, dwa, miesiąc i czekać na wyjęcie na półki. I ona kiśnie, bo ona musi oddychać, a ona jest szczelnie owinięta. Jedna na drugiej leży, nie wiem ile wchodzi na paletę, z 500 kilo to na pewno, jak nie lepiej. I kiśnie. To jest kwestia przechowywania. To głównie o to się rozchodzi, o przechowywanie. Jak jest źle przechowywana kawa, zafoliowana, no to... I rzeczywiście tu ktoś pisał, mi mignęło... Tak, tak, Elektester, pomyliłem cię z Andrzejem. Kawa tylko z palarni, no. Dobra kawa. To jest kawa może nie wczoraj wypalona, bo taka się moda zrobiła. Ale z dobrej palarni, najlepiej wypalana metodą mistrzowską. No bo każda kawa jest z palarni, słuchajcie. To gdzieś tą kawę ktoś musiał wypalić. Ale chodzi jeszcze o sposób jej wypalania, czy to jest masówka, czy to jest trochę jakaś manufaktura, nazwijmy to. No i to widzicie, to jest taka zabawa, żeby to porządnie tutaj zrobić, to trzeba to wszystko skrupulatnie wyszczoteczkować. Dokładnie to tomato, dokładnie. A próbowałeś kiedyś kawę od tych małpek, co je sokami trawiennymi wysrywają? Nie małpki, tylko gryzonie. Kofiluwak się ta kawa nazywa, kopiluwak. Próbowałem. Wiecie co? Może kiedyś, jak to rzeczywiście ktoś zbierał tą kawę, łaził po lesie i tak jak grzyby to zbierał te kupy tych gryzoni, to może wtedy to miało sens. Natomiast teraz ta kawa, ale ona nie smakuje, to tak odpowiadając na pytanie, Lance. Ohydna jest dla mnie. To jest produkt marketingowy moim zdaniem, bo to się opiera na tym, że te gryzonie zjadają surowe nasiona kawy, ziarna kawy, zielone, a one tylko selekcjonują, ponieważ to są zwierzęta i działają instynktownie, selekcjonują najlepsze ziarna. I to pewnie jest prawda, tylko w tej chwili to jest hodowla klatkowa. Może nie wszystkie, ale nawet taki dokument kiedyś oglądałem, że to wszystko, te zwierzęta są teraz trzymane w klatkach i to jest produkcja główna, nazwijmy to, kawowego. Jeszcze jedna ważna rzecz, jak już mamy wyciągniętą suwnicę, jak spojrzycie tam do środka, to tu też jest pełno kawy, co prawda już nie w windzie. Podjedziemy ISO. O, tu. To też trzeba odkurzyć, więc ja tu na chwilę znowu wichurę. Dokładamy do mieszanki kawowej. To co mówiłem, tu są takie ślizgi. Dzięki Rafał, dziękuję. Tu są takie ślizgi, gdzie też dobrze jest delikatnie, bez tutaj przesady, przesmarować. No i składamy. Składamy, czyli winda do środka. Co tu się dzieje? Chyba muszę sobie podjechać windą, bo mi się to nie złoży. Tak, jest za wysanisko, więc tu kręcąc palcem, tylko nie tłustym, kręcąc silnikiem, muszę sobie trochę do góry podjechać. No come on. To będzie do góry? Nie, to będzie w dół. Więc czytam teraz, co piszecie i jadę do góry. Mam nadzieję, że jadę do góry. Niech ja się zastanowię. Tak, jadę do góry. Chodzi o to, że mam za nisko windę, ciężko mi będzie włożyć. Karol Kostera, to i w niedzielę pracujesz? Szok? Nie, w niedzielę tylko streamuję, no a że streamuję pracę.
No to tak. Mamy to. Witam. Chciałem zapytać, jaki ekspres polecasz? Jako serwisant jesteś wiarygodną osobą w tym temacie. Pozdrawiam. Mamy to. To jest zbyt ogólne pytanie. No właśnie bardzo często, jak zadajecie to pytanie, to podajcie trochę szczegółów. Jakie kawy chcecie pić? Ile tych kaw ten ekspres ma robić? Bo no jaki ekspres polecam? No każdy ma 2 lata gwarancji, więc każdy będzie robił i kawę, i mleko. To pamiętajcie, jak zadajecie pytanie, to do ciebie mówię, mamy to między innymi, ale to bardzo często tak jest. Włóżcie trochę serca w to pytanie. Bo jaki ekspres polecam? Nivona, De'Longhi, Jura. Wybierz sobie. No, ogólne pytanie, ogólna odpowiedź, tak? Dobra. To kółeczko musi nam wejść na te... na te dwie śruby tam, dwa otwory tą prowadnicą i jednocześnie ono jest tu specjalnie tak wyprofilowane, żeby nie dało się go źle włożyć. Ja to włożę i wam pokażę, jak inaczej się tego nie da zrobić, niż włożyć tu paluchy do środka. O! Widzicie? Tak ma być. Te takie zagięcia muszą tutaj na ten dzióbek trafić. No i przykręcamy wkręty w tej chwili. Te dwa. One tu widzicie, właśnie nie pokazałem wam wcześniej, one są takim no, silikonem czy czymś maźnięte. Widać taki biały nalot, właśnie po to, żeby to gumowało te gwinty, żeby one się tam dobrze trzymały. To masz go, no też, ale jest tak samo na przykład z pieprzem, z ziarnami pieprzu, że jakieś wróbelki, no oczywiście to nie są wróbelki, jakieś tam ptaszki, też jest taki pieprz bardzo drogi, nie powiem wam, bo już nie pamiętam. Jakieś tam ptaszki wybierają tylko najlepsze te ziarna tego jeszcze zielonego pieprzu czy jakiegoś tam i to jest ta selekcja. Także... łaskun. Lans, sam jesteś małpa. Oj, tam się czepiacie, kurna. Jakiś wiesz, żreton kawy i tyle. Grzmi? Nie, samolot leci. Ja tutaj mam trasę z Okęcia nad głową, wszystkie startujące samoloty mi przelatują. Dobra, słuchajcie, to mamy skręcone. To mamy zrobione. Tu wszystko mamy przykręcone. Jeszcze teraz checklista, czy na pewno wszystko. Odpalmy go. Tylko trochę tu porządku. Kawę już wypiłem, to out. A zaraz, odpalimy go. Właśnie, ankieta. Więc słuchajcie, wyniki ankiety. Fasolka szparagowa 12%. Kapustka najsłabiej, a to jestem zaskoczony, że kapustka najsłabiej. Mizeria 55%, zgadzam się z gremium tutaj szanownym. Buraczki 21%, fasolka 12%. Takie są wyniki ankiety, bo wiem, że ta ankieta się nie zapisuje w zapisie czatu, więc zamykam ankietę. 114 głosów. I teraz robimy, o, macie wyniki, ja się nagadałem. I teraz robimy ankietę, tylko muszę znaleźć te wasze propozycje. Jaką kawę pijesz? Anonim tutaj, pamiętam, pisał. Weź to teraz, człowieku, znajdź. Anonim, o. Espresso latte z mlekiem, bez mleka, z pianką. To ja bym to może inaczej zrobił. Rozpocznij ankietę. Jaką kawę pijesz? Dokładnie to masz go. Lepiej wszystko sprawdzić 3 razy, niż coś spierniczyć. I potem jest takie, jak miałeś coś takiego, że kiedyś o czymś zapomniałeś, odpaliłeś, coś się złamało, coś, nie wiem, no cokolwiek, poszło nie tak i
Bo nie mogłem spojrzeć. Bo nie mogłem spojrzeć, bo nie miałem czasu, tak? Jaką kawę pijesz? Pod cappuccino wrzucam wszystkie mleczne kawy. Tak, zaraz tutaj coś narozrabiam z tą moją durną klawiaturą. Taka ciekawostka. Mam taką, całkiem fajnie działa ta klawiatura, ale nie da się wyłączyć tego touchpada w żaden sposób, chyba że macie jakiś pomysł. Hama, tu macie model. I ciągle jak coś piszę po tej stronie prawej klawiatury, to nadgarstkiem dotykam tego touchpada i przeskakuję kursorem gdzieś dalej. No durne, durne. Nie, może nie durne, tylko ja nie umiem wyłączyć tego touchpada, więc jak macie jakiś pomysł, to powiedzcie. Czekajcie, zrobię tą ankietę. Odpalimy ten ekspres. Dodaj opcję. Parzucha. I jeszcze jedna opcja. No tak to wymyśliłem. Chyba będzie na ten... rozpuszczalną. Jedziemy z ankietą. Checklista. Zresztą jak oni by robili wszystko bez awaryjne, to by firmy nie miały przychody, to już jest z zasady, że pomiędzy 3 a 5 lat od zakupu może zmienić sprzęt, czy to ekspres, czy TV. No tak jest, 3-5 lat. Lance, ty, że wiem, że nie pijesz żadnej, ale nie wrzucałem takiej opcji, bo mi się nie zmieściła. Za ten tego i tekturką touchpada myślałem o tym, żeby to zakleić. No, miałem taki plan. Dobra, słuchajcie, zaparzacz to już jest kwestia wtórna, ja nie będę go teraz, trochę go tylko przed, ale chociaż on, a, nie blokuje się. Ja go tylko trochę tu przetrę. Teraz go psiknę smarem tak doraźnie, bo może podziałamy coś z innym, a chcę sprawdzić ten ekspres. Będę wymieniał te uszczelniacze, tak jak to było na którymś tam filmie. Na razie go po prostu tu doraźnie rozruszamy. Chociaż on nie chodzi bardzo ciężko. To nie jest tak, że on chodzi jakoś bardzo ciężko. Teraz już chodzi bardzo lekko. Dzisiaj nie muszę wkładać żadnej siły w to. Odpalamy. Odpalamy maszynę. Czyli ponieważ to jest live, to ja jeszcze raz zrobię tą checklistę. Czy nic tu nie wyrwałem, żadnego przewodu. Tu jest wszystko ok do zaplecienia. Zatentegluj, uwielbiam te słowo, to słowo. No teraz nie ma wody. Tacka też by się przydała. A wodę poszukamy na razie. Słyszycie różnicę? Prawda? I teraz jest jedna rzecz, o której dzisiaj była dyskusja na Facebooku. Na razie jeszcze zaparzacza nie ma. Teraz wkładamy zaparzacz. Wszystko tu się ładnie ustawiło. No bo ponieważ kręciłem tą windą, to musiałem ten ekspres zaparkować, że tak powiem. Wkładamy zaparzacz. I teraz jest ważna rzecz. Ponieważ on miał problemy z pracą tej windy, to trzeba mu zrobić reset encodera. Encoder to jest taki element w DeLonghi. DeLonghi jest sprytnym ekspresem, bo za każdą zmieloną kawą, on dzięki temu czujnikowi Hala, który tam pokazywałem wam tą płytkę w windzie od spodu, dzięki temu czujnikowi liczy obroty silnika i w ten sposób mierzy grubość fusów, jakie się namieliły z młynka. I to jest na tyle mądry sprzęt, każdy DeLonghi to ma, że jeśli stwierdzi, według jakiegoś tam programu wrzuconego w tą płytkę tutaj, jeśli stwierdzi, że tej kawy jest za mało, to dorzuci pół sekundy, jakiś tam czas do czasu mielenia. Jeśli z kolei stwierdzi, że tej kawy jest za dużo w zaparzaczu, no bo jak się zaciska, to wie, w którym momencie się zacisnął, to ujmie z następnego, z kolejnej kawy czas mielenia. Mądre, ale w momencie, kiedy winda jest zatarta,
zaparzacz jest zatarty, to się potrafi, albo pokręcicie sobie regulacją po prostu chaotycznie, to się potrafi rozjechać. I to akurat o ten model było dzisiaj pytanie, albo o podobny. Trzeba zrobić reset enkodera. Ciężko jest te informacje znaleźć. Ja jeszcze nie mówię, że ten ekspres działa, bo to na razie chodził bez zaparzacza. Jest wyłączony, zaparkowany, pstrykamy go z tyłu na off. Ty masz pstryczek? Masz. Pstrykamy go na off. I w tym modelu, trochę inny był tutaj na Facebooku, gdzie rozmawialiśmy. To spróbuję to, co piszesz z tymi klawiszami, ale nie będę tego robił na streamie, bo Alt F4, żebym nie spróbował przypadkiem. Przytrzymujemy power z wodą, z statkami, ze wszystkim musi być ten ekspres. Przytrzymujemy power i pojedyncze espresso i go pstrykamy z tyłu. Ja bym wolał, żebyście widzieli te kontrolki, to może tak przytrzymam. Złapał ostrość? Teraz tak. Power i pojedyncze espresso i odpalamy go. On zaświeci wszystkimi kontrolkami, chwilę trzymamy i puszczamy. Tylko zrobiłem błąd, bo mi się wysunęła woda. To jeszcze raz. Niech się rozładują kondensatory. Te dwie. Power. Wszystko się zaświeci. Wszystko, co się może świecić, się zaświeci. Zgasło. I teraz go odpalamy. To też jest ważna ta procedura. Tak, rozjeżdża się, Ryszard. Albo jak jest za grubo zmielona i po prostu jej się objętościowo bardzo dużo mieli. I on w tej chwili sobie programuje góra-dół. Trzeba mu dać się przepłukać, nie przerywać tego procesu. Według instrukcji serwisowej... Spojrzę tylko, czy wężyk przypięty, tak? Według instrukcji serwisowej trzeba dać mu się przepłukać, skończyć to pukanie i wyłączyć go. I to jest... Reset enkodera, tak zwany w tym modelu. W każdym modelu jest to trochę inaczej. W tym, który dzisiaj tam na grupie na Facebooku był 26460 chyba ECAM. Trzeba było dokładnie to samo zrobić, tylko przytrzymać power i tu był przycisk P. No i teraz go należy wyłączyć. Jakbym zapytał klienta, coś zaświeciło się to odkamienianie zaraz zanim do pana przyjechałem. Wszyscy tak mówią. Teraz trzeba go wyłączyć, dać mu się wyłączyć. Ale słyszycie, jak on pracuje. Jest różnica. Siema Szymon, witamy z Foxa, jak tam Sibul wczoraj i w tej chwili on ma zresetowany enkoder, odpalamy jeszcze raz. No właśnie Łukasz Chomicki nie ma, nie ma. Jest Escape F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Nie ma. Ja to, wiesz, no ja to sprawdzałem. To nie jest tak, że ja sobie to teraz wymyśliłem. Zróbmy jedną kawę. I spadamy z tym ekspresem. Poskładajmy go. Właściwie nie będziemy go składać, jak już złożę poza live'em. No. Widzę, że ci się spodobał, Sibul. Ja byłem ze 4 lata temu w Kulakuli w Warszawie. Tak po prostu poszliśmy, na zasadzie siedzimy w sobotę i chodźmy gdzieś, nie będziemy siedzieć. Poszliśmy do Kulakuli, to jest taka kręgielnia duża w Warszawie, bardzo znana. A tu kurna się o 20 zaczyna koncert i Sibul wyskakuje kurna na DJ-kę. I polecam. Umie chłop w DJ-kę i w imprezy. Ekspres działa. Teraz mi głupio zrobić przerwę, bo Szymon przyszedł z Fox. A ja chcę tu przetrzeć ten blat, umyć łapy. Także temat świerczącego ekspresu mamy załatwiony. Tak się tą windę czyści, tak się ją smaruje. Nie zawsze to pomaga, ale no, klient trafił w ostatniej chwili do nas. Bo jeszcze trochę ona by tak popracowała i po temacie wymieniamy windę. Słuchajcie, wyłączam ekspres, zabieram go stąd. Ja już sobie go w poniedziałek umyję, wyczyszczę. Robimy chwilę przerwy. Idę się umyć i zaraz zrobimy ankietę, który ekspres następny, no bo jest połowa live'a mniej więcej. Albo inaczej zrobię. Wyciszam dźwięk, pokażę wam obrazek. Najpierw wam pokażę obrazek, powiem o co chodzi.
Tu wam się pojawia mój regał z dzisiaj. Co prawda to nie jest na żywo, to jest zdjęcie, które zrobiłem, jak tu przyjechałem. Tylko jakby wybierzcie ekspres z tego, od tej strony. Kurna, ja się nie ogarnę z tym wschód zachód. O, tylko ten pierwszy regał. Ten. O, z tego regału. Wybierzcie. Piszcie, który chcecie z tego regału. Pierwszy, jak wy widzicie, to pierwszego od prawej. Odpada. Jakby liczmy od góry. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Ten pierwszy od lewej na drugiej półce od dołu odpada, bo to jest właśnie ten, który miał być dzisiaj na live'ie. Tylko, że on działa. Więc... patrzcie sobie na to, ja się na chwilę wyciszę. Może inaczej zrobimy. Ja tu wszystko sprzątam, zaraz wam włączę ten regał i zaraz do was wracam. Jestem. Już patrzę, co tam piszecie. Jeszcze tu przetrę. Dobra. Czyli tak, od góry, od lewej to jest jedynka, tak mówiłem. Piątka, jedynka, dwójka, piątka, jedynka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siemensa widzę, że chcecie. Dynamikę chcecie, żeby robić znowu? Ankieta by się przydała. No dobra, to może zróbmy ankietę, bo będzie prościej, bo rzeczywiście tutaj tak. Zróbmy szybką, pięciominutową ankietę. Czyli tak, pierwszy regał, jedynka, jedynka. Czekajcie. Jedynka to jest górna półka, pierwszy od lewej. I tak po kolei idziemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jedynka to jest lewy górny. Tylko zobaczmy teraz, jak nam ankieta poszła. Jaką kawę pijecie? Espresso 40% i słusznie, bo to jedyna słuszna kawa. Cappuccino 28%. Zakończam.
I rzeczywiście, bo to tak to nie dojdziemy, czyli rozpocznij ankietę, który ekspres na stół. Jedynka to może inaczej, bo tak to będziecie tutaj, będzie zamieszanie. Odblokuję to i przesunę, żeby było widać tylko te, które biorą udział. O. O. To ma sens. Odpalił sobie coś, czego sobie nie chciał odpalać. Który ekspres na stół? Jedynka to pierwszy z lewej na górze. No tak, ale jak to... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, to się nie uda, słuchajcie, bo przecież nie mam tylu opcji. Dobra, zrobimy to tak. Zadaj, weź się, wyłącz mi tu ankietę. Zakończ. Nie, bo to ekspresów stoi raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, a jest tylko 4 opcje odpowiedzi, więc ja tutaj spojrzę na szybko. Jedynka, jedynka, to chyba EQ6, tak, to EQ6. Jedynka, jedynka, jedynka. Najdroższy. Dawaj piątkę, nie kombinuj. Siemensa? Siemens dopiero był. Chyba będę musiał wybrać sam. Wszyscy chcą DeLonghi. Piątka. Kot mi przeszedł po klawiaturze. Dobra, słuchajcie. W Siemensie, tym, który widzicie tu, w tym Siemensie jest grzałka spalona prawdopodobnie. A ja chyba poczekajcie, zobaczę. No. Skończyły mi się grzałki, więc nie ma sensu go brać. Dobra, idę coś wybiorę, słuchajcie, bo nie dojdziemy, a szkoda czasu. Ponieważ sam miałem problem z wybraniem, to wybrałem, słuchajcie, ten, który jest następny w kolejce. On po prostu oddany do mnie 5 czerwca. To już wiecie, jaką mam kolejkę. Po prostu jest następny w kolejce, więc niech zadecyduje kolejność zgłoszeń serwisowych. I tyle, bo tego Siemensa, którego byście chcieli, chętnie bym zrobił na live'ie. No ale nie mam grzałek. Muszę zamówić. Raffaello, ten z wylewką, z wajchą? No, ale o tej wajsze dzisiaj żeśmy rozmawiali na grupie. Ale to jest chwila, ta wajcha. Ten ma usterkę nie spienia mleka. Sprawdźmy to. Kiedy, Jura? Niedługo. Woda. Wodę mamy. Jeszcze mikstura spieniająca. I już siadamy do niego. Zrobimy tak na przyszłość, słuchajcie, że ja na live'a, przed live'em zrobię ankietę. Napiszę wam modele 5 tam, czy 4, czy 5 ekspresów, czy na Facebooku zrobię taką ankietę, które mam na tapecie na ten moment i wybierzecie. Po prostu. Miałem taką jako użytkownik. Te
Teraz wymieniłem na Z10, na Jurę Z10. Kawał maszyny. Kupa kasy, nie? Wodę mamy. O, i to jest to, o czym wam mówiłem na którymś z ostatnich filmów. Chyba w sobotę, wczoraj. Tak. O tych uszczelkach. Nie budzi to... Dziwi mnie to, że to nie budzi u ludzi jakiegoś niepokoju, że to tak ciężko chodzi. Pęknie tutaj zbiornik i może to jest ten przypadek, zaraz się dowiemy. Pęknie tutaj ten zbiornik od tego, że to tak ciężko wchodzi. Mikropęknięcie się zrobi, jego nie będzie widać. I nie będzie spieniał. I może akurat to jest ten przypadek. Jak wam to zaczyna ciężko chodzić, no zobaczcie, jak wyglądają te uszczelki. Cały ten szpień jest biały. Wyostrzyło akurat nie na to, co bym chciał. Halo? O. I te uszczelki są obrośnięte. Nie czyścił ktoś tego gniazda za specjalnie. Co tam piszecie? To ma. To kelnerka z pięknym biustem nachyla się nad klientem. Pan sobie życzy kawę czy herbatę? Klient patrzy w dekolta, w którym jest... Sucharem zawiało. Ludwik się spieni. Oczywiście, że się spieni. To jest najlepszy substytut do sprawdzania, żeby nie brudzić mlekiem. Słuchajcie, ja to robię na końcu. Jak już wszystko uważam, że jest ok, to zawsze sprawdzam na mleku, ale mleka nie używam takiej rozpuszczonego płynu do naczyń, bo mleko brudzi. Potem to trzeba od razu wszystko umyć, no bo nie zostawicie sobie z mlekiem pojemnika, bo się zaśmierdzi. Gruby, pozdro. Dziękuję. 100 zł? O panie, znowu mi odbije. Dziękuję bardzo. Pozdro również. Dlatego się używa płynu do naczyń rozcieńczonego. Na tym się po prostu lepiej testuje. Mleko brudzi, wszystko w tym mleku jest, potem to wszystko śmierdzi. No wiecie, jak się mleko UHT psuje. Ono się niby nie psuje, a jak już się zepsuje, to jest tragedia narodowa. Przesmarujmy te o-ringi, na razie nie będziemy tu nic kombinować. Odpalmy go. Marcin Mierzejski, no Z10 to jest kawał maszyny, Jura Z10, ale ja osobiście bym tyle pieniędzy za ekspres nie dał, ale też nie oceniam, no. Każdy wydaje swoje pieniądze, więc kurna. Taka polska przypadłość. Zaglądanie ludziom do portfela, ja tego nie robię i tego nie lubię tego, no kurna. Masz ochotę, to sobie wyrzuć te pieniądze. Twoja sprawa. Na co ja tu się rozglądam? Na włączenie ekspresu. Tak na przyszłość, bo ostatnio o tym pomyślałem, jakby nagle live się skończył, bo to się zdarza, że ekspresy wywalają korki, to czekajcie cierpliwie, no mam nadzieję, że... W sumie, no nie, to nic nie da, że aparat będę miał, muszę sobie tu jakiegoś UPS-a zamontować. Dawaj, chłopaku. Tylko Marcin, powiedz mi, jak ta Jura robi to cold brew, bo według mojej wiedzy, ja nie piłem nigdy cold brew, ciągle się zbieram, zaraz coś tu wam powiem, ciągle się zbieram do tego, żeby spróbować, tylko według mnie cold brew to się moczy chyba całą noc. To nie jest tak, że to się tak na szybko robi, więc jak ta Jura Z10 robi to cold brew, bo tak nie widzę tego po prostu. Słychać grzałkę? Jeszcze zajrzyjmy, jak wygląda. No nie ma tragedii. Chociaż tu w środku już jest, ale dobra, zobaczmy, co tu się dzieje, jak się odpali mleko. Czyli ja i o czym miałem wam powiedzieć. Pamiętacie, jak przed chwilą mówiłem przy tym poprzednim DeLonghi? Proszę pana, to odkamienianie to się pojawiło moment przed tym, jak do pana przywiozłam ekspres, przywiozłem. Ja nie rozumiem tego, ani to nic nie zmienia w cenie. Ludzie się tak dziwnie tłumaczą. Spieniamy. Escape. Wymień filtr, o, wymień filtr, escape, tu nie ma filtra, wyjęty jest. Drink menu, ciepłe mleko. No i patrzymy, co się dzieje. No właśnie, to ma to. Aha, słyszycie? Wyłączam, bo wybuchnie. Nie wiem, czy było słychać. Ale już chyba ma... Już chyba mamy odpowiedź.
Słuchajcie. Teraz nie słychać. No generalnie nie chcę go męczyć, bo to może rozerwać wężyki, ale mamy rozbzyczany elektrozawór. To zajrzyjmy. A kończąc myśl, bo przerwało mi to bzyczenie. Cold brew to jest maceracja, a nie parzenie. Noc w lodówce. Też jestem ciekaw, jak ekspresy oszukują. No, więc właśnie, ale chciałbym właśnie, Marcin, jeśli jeszcze jesteś, Marcin Mierzejewski, przepraszam, powiedz, jak to cold brew jest robione w tej jurze, bo ja tych topowych jur to bardzo rzadko mam z nimi tu do czynienia. Jednak ludzie, którzy mają te takie topowe jury, te takie po 10, po 12 tysięcy, to nie mają zaufania do niezależnych serwisów. Czy słusznie? Tego nie, to jakby nie mnie oceniać. Natomiast no płacą chore pieniądze w tym notoryzowanym serwisie jury, ale jak ktoś kupuje ekspres za 15 tysięcy, no to zdaje sobie sprawę, że ten serwis będzie kosztował. Za 10 minut napiszę, dobra, czekam, spokojnie. Nie poganiam. Elektrozawór, dokładnie, Rafaelu, elektrozawór. Powiecie co, czekajcie, bo ja tu nie mam już miejsca na tacki. Zaniosę tutaj sobie na półkę elementy tego poprzedniego DeLonga DeLonghi. DeLonga DeLonghi. To jest od Siemensa, którego jeszcze nie oglądaliście. Rozkręćmy. No i to jest to, o czym mówiłem wam wczoraj na filmie w typowie, jak opisywałem tak pokrótce te typowe usterki DeLonghi Dynamika. To jest bardzo popularna usterka. I to nie tylko w dynamice, w starszych DeLonghi też. No właśnie. Zaraz zobaczymy. Odpowiadając Ficu, jak zdejmiemy obudowę. Nic nie powiem, ale przypominam. Subtelnie, bo to nie, ja tego nie kupiłem na live. Ja taki kiedyś, nawet nie wiem skąd go mam, uchwyt na telefon. Żeby nie było, że ja to specjalnie kupiłem, żeby płakać o łapki. Nie ma śrubki, nie ma wkrętu. Kolejny domorosły mechanik. Zaraz się dowiemy. Przed chwilą gdzieś tu sobie kładłem na śrubki. Jaki rok produkcji tego na stole? Stary bardzo nie będzie, bo z tego co pamiętam, dynamiki chyba 5 czy 6 lat są na rynku. No, mamy jeszcze godzinkę. Tylko tu jest pod nim mokro. Ale nie, no nie, no nie rozlałem raczej wody. Tu się sypie kawa. Jaki rok produkcji? Okolice 2019 roku. To możemy z pompy i z przepływomierza szczytać. Pokażę wam oba na ekranie. To tak, Ficu, odpowiadając na twoje pytanie. Tak, przepływomierz widzicie. 13 luty 2019, pompa 4 luty 2019. No więc to na pewno jest trochę młodszy niż te daty. Grzesiek, wydłubałeś, gada? Ale to przez cały ten czas go wydłubywałeś? Robimy inspekcję. Ktoś tu był, zobaczcie. Widzicie? Jak się za mocno dokręci ten wkręt, to pęka. Widać. Się urwało. No i co? I tu oglądamy. Ciekawe ile kaw. Jak mi przypomniecie, to sprawdzimy liczniki, jak z nim skończę. Pytanie, czy mam ten elektrozawór? Raczej powinienem mieć. Jest. Także no, mamy godzinkę 15. Więc jedziemy z tematem.
przybliżę wam na ekspres. Tu mam nadzieję, że dla tych, co oglądali wczorajszy film, przy wykręcaniu tego wkrętu, który jest tu schowany, nie będzie śmiejącego się psa Patryk Mazur, montażysta, haha. Żartuję, podobała mi się ta akcja. Dobra, zbliżamy ekspres, bo to on tu jest na pierwszym planie. Czekajcie. Wyciągamy wężyk. Klapiemy sobie na spodnie. Musimy wyciągnąć ten elektrozawór, więc na pewno musimy wziąć sobie krzyżaczka. Wziąć sobie. Spinamy. Zagęszczamy ruchy. Jeszcze trochę bliżej. Ale i tak było słychać, jak bzyczy. Ja nie chciałem go męczyć, bo on jak tak bzyczy, to może się tu coś wydarzyć. I co? Będzie pies śmiejący się, że serwisantowi wpadła śrubka? Ja już widzę, że ona chce mi to zrobić. Udało się. Udało się. Druga. Siema Ola, pracoholizm. Nie będę mówił, kto w każdą sobotę pracował ostatnio. Siema Szymon. Siema. No właśnie, Smart Home. Ja używam DeLonghi Electrex Force Cold Brew, polecam i zapraszam. A jak ten DeLonghi robi to Cold Brew? I to jest jeszcze, powiedz mi, to jest ten, który też spienia mleko na zimno? Opisz mi, jak to się dzieje, bo te ekspresy są w miarę świeże, one do mnie jeszcze nie trafiły. No ich nie znam. Marcin Mierzyński, jako użytkownik, to napisze: Cold jest wykonane w 100 sekund. Jeśli nie użyjesz w filiżance czegoś do schładzania, to temperatura letniego kompotu. Ale jak dodasz lód w postaci stalowej zamrożonej kostki, takiej jak do drinków, to jest git. No ale to jest takie cold brew, nie cold brew. No ja tak uważam. Jak ci smakuje, to o to przecież chodzi. Żeby smakowało. To jest też odwieczne pytanie, jakie ja słyszę tutaj w serwisie. Jaka kawa jest najlepsza? No. To na zasadzie, jaki samochód jest najlepszy? Czerwony. No to każdy indywidualnie, taka jak ci smakuje. Są kawy podłe i nikt mi nie wmówi, że nie są. Ale Lavazza ja nie lubię, Segafredo nie cierpię, ale mam masę znajomych, którzy te dwie kawy piją i uważają je za doskonałe. Wiadomo, Lavazzy też jest kilka rodzajów, więc to jest rzecz, kawa to rzecz biustu, no. Dobra. Grzałka, to sobie tu gdzieś schowamy. To sobie wyciągamy. To musimy jeszcze sobie wypleść ten wężyk, żeby tu się zluzowało wszystko. I tu nam pręży. Ja to robię tak, że ja nie rozpinam tego wszystkiego. Tak się nauczyłem. Ten wężyk trzeba wypiąć, bo on nam tu ciągnie. Więc go wyciągamy. I zagęszczamy ruchy. Wypinamy. Ciepła! Ciepła! Dokładnie, Ola. Chociaż ja piję espresso gorące. Mrożoną to gdzieś w kawiarniach. Nie chce mi się jej robić. To mamy. Pamiętajcie tylko, jak podpinacie, z tego co pytam, to jest ważne, że ten z podwójnym przewodem wchodzi tu. Wyciągamy gumę. Parzymy się o grzałkę. Nie założę rękawiczek. Cześć, Ania. Nie ma próżnowania. Robota! Widzieliście regał? Jeszcze raz go pokażę dla tych, co ich nie było. Ja mam takich regałów 4. Plus jeszcze trochę podłogi. Więc trzeba pracować. Nie ma letko.
Znikaj. Nie zniknął. Znikaj. Ok. Odkręcamy elektrozawór. I tu wam pokażę, dla osób, z którymi gadam na Discordzie, to nie jest Discord mój, to wiedzą, że Chińczyk mnie już raz oszukał. Tu leży. I druga. Chińczyk lubi ten zawór przysłać złożony odwrotnie. Zniknął mi czat. Ale czat. Czerwony samochód jest najszybszy, Rafaello? Nie. Niebieskie są szybsze. A czarne to już są najszybsze, bo mam czarny. Najszybszy to jest ten wasz. Wypinamy gnoma. Nawet nie musimy tutaj nic rozpinać. I pyk go. To nam zostaje. Mamy elektrozawór. Czekajcie. Oddalimy. Uszczelki też będą potrzebne, jak tylko je znajdę. Pudło z uszczelkami. Magnesik tu. No Rafał Czapracki tak, no, jeśli wam smakuje, to lawaca nie jest bardzo złą. Znaczy, lawaca jest dobrą kawą. Ja jej nie lubię, nie lubię, wypiję. U Spoksa piłem taką fioletową, dobra jest i mocna. Ale ja piję tylko swoją kawę, której, jak widzicie, tu zawsze stoi i nie ma. We wtorek przychodzi, boście całą wykupili. Dobrze, że sobie kilo odłożyłem, bo bym nie wiem, co pił. Ważna rzecz, bo nie można włożyć tego... Nowy elektrozawór przyszedł, widzicie? Drobną. Coś się zgniotło w transporcie, ale nic się nie stało. Elektrozawory mają oznaczenia. Nie wiem, czy w tym świetle będzie to widać. Ja celowo jeszcze nie wypiąłem tej końcówki, żeby nie pomylić stron. Spróbuję wam to zobrazować. Chociaż nie wiem, czy będzie to widać. Wyostrz mi na elektrozaworze, proszę. O. On ma tutaj jedyneczkę i dwójeczkę narysowaną. Tu jest dwójeczka, ale chyba tego nie zobaczycie. Tu jest dwójeczka narysowana. Spróbuję. O, trochę ją widać, tu. Tu. Jakby w cień weszła, to by w ogóle ją było. Widzicie tą dwójkę? A z drugiej strony jest jedynka. I tu, w tym nowym elektrozaworze, już nie będę zbliżał, tu jest dwójka, więc ten jest dobrze złożony. Ale czasami, znaczy złożony, no wiadomo, można poluzować i cewkę odwrócić, ale one często przychodzą tak zamienione, że jak pójdziecie rutyną, to źle złożycie elektrozawór i nie będzie się mleko spieniać. Ni cholery. Więc teraz sobie tak. Dwójeczka jeszcze dla kontroli i dwójeczka, czyli on jest dobrze, tutaj cewkę ma wypozycjonowaną. Od czego ten elektrozawór? To jest tak zwany elektroadam. To jest tak zwany elektrozawór spustowy. On tędy przez tą gumę odparowuje grzałkę, która służy nam do spieniania. Ona to jest no, grzałka. Generuje parę. On się otwiera, grzałka się nagrzewa, tędy do tacki, tędy spuszcza wodę, żeby już do mleka, do dzbanka szła tylko para, a nie woda. Elektrozawór spustowy. Wyciągamy. Teraz nowa uszczelka. Nowa uszczelka, gdzieś tu widzę nową uszczelkę. Daniel Gorczyca. Siemano! Siemano Daniel, siemano Daniel. Uszczelki smarujemy i tu w dwójeczkę tak samo wkładamy. Zawleczka. I ciach. No jak zwykle nie chce wejść. Normalne. O, weszła. Tu, widać. Teraz z drugiej strony. Idzie nam ten element. Tu damy czerwoną dla odmiany. A co? Tomasz Goł, kawa od Coffee Doctor jest dobra. Zamówiłem, przetestowałem. W zależności od stopnia zmielenia macie smaki od wytrawnej do słodkawej. Tak, a nie jest kwaśna, prawda Tomasz? Ja nie toleruję kwaśnej kawy, nie lubię.
Proszę wejść. Weszła. I teraz tak, tu. Jak już to rozbieramy, wymieniamy o-ringi. Ja nie mam oczywiście decyzji klienta i nie będę pisał do niego przy niedzieli. Więc na razie wymienię tylko to, co rozbieram. To będzie nam szło tu na wężyk. Nie smaruję już, bo mam tłuste palce. Ta jest za duża. Ktoś pytał, tam było pytanie, umknęło mi, gdzie można kupić te części. www.nord, jak północ po angielsku, pl. Ania też piła. Wszyscy, co pili tą kawę, to im smakuje. Słuchajcie, no. Ja kiedyś myślałem o tym, żeby zrobić sklep z kawą, trochę tych kaw posprowadzać, ale po pierwsze nie mam na to czasu. Po drugie stwierdziłem, że jak mam już sprzedawać jakąś kawę, bo to też wymusili jakby na mnie klienci, bo pytali często odbierając ekspres, czy mam jakąś kawę. Wymusili. No, warto by było, żeby w serwisie jakaś kawa była, więc stwierdziłem, że będę, jeśli już sprzedawał, to tylko tą dobrą kawę. I tyle. Chyba to tu było. Nie pamiętam. Nie ma to znaczenia tak naprawdę. Mamy elektrozawór. Tu od razu wyjmijmy też tą uszczelkę. Wyłaś, cholero. I prawdopodobnie tutaj problem ze spienianiem jest spowodowany przez to, że ten elektrozawór bzyczy. On się nie otwiera do końca, nie domyka, wpada w wibracje. To wiadomo, nie da się inaczej. Ktoś mi tu dobrze kiedyś podpowiedział na samym początku YouTube'a mojego, czyli w marcu jeszcze, że tu się ciężko wkręcają te wkręty, więc dobrze jest sobie kawałek wkręcić, żeby nam łatwiej wchodziły. No to jest nowy elektrozawór, więc jeszcze tu. Więc ma prawo się ciężko wkręcać. Czy zdarza, Wojtek, czy zdarza ci się czasem, że po naprawie ekspresu zdajesz sobie sprawę, że została jakaś część, a nie powinna, jakaś śrubka czy silnik? Wtorek albo środa będzie film bez dubli. Te bez dubli będą się tak niekoniecznie tylko we wtorki pojawiały, może w środy, może nawet w czwartki. W którym właśnie zobaczysz taką sytuację, więc będę Siemensa naprawiał. Już jest po części zrobiony takiego, nie Siemensa, Nivonę 16-letnią. I tam między innymi o takiej jednej części zapominam, tylko w porę się orientuję. Ale zdarza się, zdarza się. No silnik raczej nie, bo to dosyć kluczowa część. Śrubki? Teraz już rzadko, kiedyś się zdarzało. Ja to zawsze, Wojtek, powtarzam, lepiej jak zostanie, niż jak zabraknie. Bo jak zabraknie, to dobrze jest znaleźć tą śrubkę. Słuchajcie, zdarza się, silnik jest magnesem. Te są niemagnetyczne, pokażę wam. Tu akurat słabo to przyciąga, ale przyciąga, widzicie? Wpadnie wam tam do środka śrubka. Zmieli się ten silnik, więc lepiej, żeby śrubek zostało, niż zabrakło. Taka jest zasada. Dobra, słuchajcie, montujemy ten elektrozawór. Gimnastyka. No właśnie. Mało teraz będziecie widzieć, no ale właśnie tak jak robi to Szymon z Fox, wielki elektronik, czy Daniel Rakowiecki, przy naprawach elektroniki ta elektronika jest w miarę płaska. I to jest prościej trochę pokazywać w takim względzie, że no ja mam obiekt 3D tutaj, to kawał maszyny. Czy zdarza? Tak, przydała się wprawa ze składania modelu Fiata 125P w skali 1:8, to i zaparzasz, rozbiera się chwilkę bez zepsucia. No. Rafał, nie musisz obiecywać. To ja ci gwarantuję, że jeśli lubisz kawy, które zostawiają taki smak gorzkiej czekolady, trochę orzechów, nie są kwaśne, bo ja nie toleruję kwasu w kawie. Nie toleruję po prostu. Ale nie są też jakoś przesadnie gorzkie. Taki temat zbalansowany, to na bank ci posmakuje. Zresztą, szczerze, jeszcze nigdy nikt mi nie powiedział, że moja kawa jest niedobra. Moja, no. Wedle mojego przepisu wypalana w palarni, ale
Nikt nigdy mi nie powiedział, że mu nie smakuje ta kawa. Naprawdę. Dobrze to dokręćcie, żeby to nie latało. Teraz zanim skręcicie, trzeba spojrzeć, bo zdarza się, że tu któryś przypadkiem przewód silnika nam wyskoczy. Ale tu wszystko jest ok. Widzicie, w tamtym ten element był tu przykręcany. Tutaj jest ten element rozruchowy silnika. No i co, słuchajcie. Trzeba teraz w tym chaosie kablowym dojść do ładu. To nam będzie bardzo ciężko spiąć. Czekajcie, wyjdźmy tą gumę. Ja spróbuję teraz włożyć tą zawleczkę tutaj, ten wężyk. To jest dobrze sobie dostać się do infuzora. Zawleczka. Bo czasami jest ciężko to tu wpiąć, no ale może się uda. Kombinery. Wiem, trzęsą mi się ręce. Zawsze mi się trzęsły. Ten typ tak ma. O, już wylazła. No, ucelujesz dzisiaj, chłopie? Siedzi. Sprawnie to poszło, powiem wam. Dobra. Trochę tutaj miejsca. Trochę tutaj miejsca. Co tam piszecie? Ania, to znaczy, że Bartek zrobił lepiej niż producent. A co zrobiłem, bo nie, jakoś nie, nie wiem. Gumki czasami wystarczy rozruszać w elektrozaworze, jeśli cewka ma przejść. Ale jakie gumki w elektrozaworze? Ryszard? Tomasz go, oj tam nie porównuj napraw stricte 2D, płytki zaklinają do tego, co robisz. Do rejestrowania napraw z takimi obiektami jest na pewno ciężej, aby każdy był zadowolony. Dobrze jest, jak jest. Dzięki, Tomasz. No, dużo osób mi doradza i widzę, że część ludzi tak naprawia, że ma czołówkę, ale ja nienawidzę tego rozbujanego obrazu z czołówki. O, urbeksy, tak jak nagrywa, jak on się nazywa, Rządny Przygód, POV, urbeksy z czołówką, no to jest fajne, bo widzimy jakby jego oczami, a tutaj to wiecie, ja bym, byście zwariowali, jak ja bym tutaj jeszcze przy moim ADHD, które już znacie pewnie. No nie da się. Moim zdaniem to by było słabe. Ale tak jak mówisz, no elektronika to jest obiekt 2D. Nie wejdzie. Coś tu pręży, ale co? Przewód do środka. Coś tu nie pasuje, jeszcze nie wiem co. Czy tu coś ciągnie? Dobra, podłączmy jeszcze elektrozawór. A tu... tu się poniszczyło. Tu się źle splotło. O. Tu mamy uziemienie. Tu mamy to. Dziwna ta plątanina przewodów tu jest, ale to jakby nie ma większego znaczenia. Mają być podłączone. Dobra. Może tak. I ty wchodzisz tu. Dobra, i teraz wszystko się powinno nam tu zgrać. Guma na zaczep. Coś tu jeszcze jest nie tak. O, jest ok. Jest wypozycjonowane. Tu się nic nie wydarzyło. Przyłapmy sobie grzałkę. Nie, tu jest jeszcze nie tak. To nie może tak iść, to ma iść tyłem. O. Tędy, tędy. Jest. Teraz jest ok. Przyłapmy sobie grzałkę, nie wrzucając śrubki do środka wkrętu. Właśnie tego. Pytanie, czy jeszcze tutaj nie cieknie. Na razie nie widać, ale to tak jak mówię, to co widzieliście w sobotę. Czy tu będziemy uszczelniać? Ja myślę, że będziemy, bo tu jest strasznie mokro. No ale to już decyzje klienta. To trzeba zrobić, bo ten elektrozawór nie może tak pracować, więc to jest jakby pewne, że klient się na to zgodzi. Uwaga, czy wpadnie do środka? Udało się. Co piszecie? Co tam piszecie?
co tam piszecie. Dobra, tu mamy. Tu mamy. Czekajcie, dokręcę tą grzałkę, żebym potem nie zapomniał. Tu mamy podłączane, to kawa się sypie. Nowa uszczelka jeszcze jedna, gdzie ja te uszczelki wyniosłem. Dobry czas, o której ja zacząłem ten ekspres robić? Jak możecie, powiedzcie mi, o której zacząłem rozkręcać ten ekspres, bo wy możecie sobie cofnąć. Ile to minut temu było? Dajcie powiedzcie znać. Zawleczka. Jeszcze jedna zawleczka tu leży. To mamy, tu zaczepiamy, tu wciskamy w prowadnicę. Jeśli o niczym nie zapomniałem, a mam nadzieję, że nie zapomniałem, to mamy to gotowe. Śrubki zostały cztery. Ej, co tu się w ogóle? Widzicie? Nie ruszałem tego. Są wkręty niepowkręcane. O! O! Teraz zobaczyłem. No był rozkręcany. I to wiecie, najgorsze w takich sytuacjach 20 minut temu. No to dobry czas wymiana elektrozaworu, 20 minut. Dzięki, Fico. I w takich sytuacjach jest zawsze to ryzyko, że ktoś tu coś zachachmęcił, coś tu namieszał, coś tu przełączył. I to są słabe tematy, bo czasami dojść, co ktoś tu nadłubał, no tu wygląda, że jest wszystko ok. To jest, słuchajcie, impossibility czasami. Robert Baranowski. Co powiesz o nowym typie uszczelek do zaparzacza Philips Seco w kształcie litery Y? Warto to kupować? Takie... Miałem tu gdzieś taką do Niwony. Wargowe uszczelki. Już nie leży. Chodzi ci... Blablabla. Ja pokażę do Niwony. Ale czy to o takie ci chodzi, Robert? W sensie, że no ona to jest inna, bo to jest do ekspresu Niwona. Ale pytanie, czy... O takie ci chodzi? Mniej więcej? Daniel Gorczyca, doktor, twoje ADHD jest dobrze znane na live'u wielkiego elektronika. To znaczy... Rozwiń myśl, proszę, Daniel. Moje ADHD to jest wszędzie znane, jak ktoś mnie zna, ale rozwiń myśl. Marconi, live w niedzielę? Chyba dużo pracy. Dobrze się ciebie słucha i ogląda. Dziękuję. Wiesz co? To nawet nie chodzi o dużo pracy. Cisza, spokój, nikt tu nie przychodzi. Wiecie, nawet jak ja mam firmę zamkniętą, to widać mnie, ja mam olbrzymie okna, widać mnie i jest stukanie w szybkę. Co prawda już zamówiłem, będę tutaj jakby z tyłu, wy tego nie widzicie, to co ja teraz patrzę w okna, będę odgrodzony takim parawanem, 3,5 metra szeroki, 1,80 m wysoki i ani mnie nie będzie odciągać wzroku. Cuda nie będą odciągać wzroku, które się dzieją u mnie na parkingu, ani mnie ludzie nie będą widzieć. A niech sobie stukają w szybkę. No. Dzisiaj miałem 5 połączeń nieodebranych, już na starym numerze telefonu, który jest nieaktualny. Słuchajcie, dla klientów nie ma świętości, nie ma Wigilii, nie ma Bożego Narodzenia, nie ma świąt żadnych. 23, jak ci się zepsuje ekspres, to jest doskonała pora, żeby dzwonić do serwisu. Po 5 razy pod rząd. No. Ludzie są, jacy są. I nic na to nie poradzisz. Dobra. Tak to Tomasz Goł mówił. Zwłaszcza jak się dużo gada. Tu są stare o-ringi. Robimy checklistę. Tu jest wpięte. Tu jest wpięte. Tu zawleczki włożone. Tu jest wpięte. A teraz zobaczyłem. Teraz zobaczyłem. Patrzcie, o czym mówię. Dobra, czekajcie, wyrzucę te uszczelki na bok. Musimy wyciągnąć grzałkę jeszcze raz. A dlaczego? Ano dlatego. Nie wiem, na ile to widać. Tu.
jest ślad wycieku. Na szczęście chyba tylko na O-ringu. Zaraz go wymienimy. Robert Baranowski. Ja uważam, że te zwykłe O-ringi się najlepiej sprawdzają na sajkowskich zaparzaczach. Ja bym na tego na wargowe uszczelki nie wymieniał. Mariusz Żmijewski. Nowa DeLonghi Eletta Explorer, czy trafia na serwis? No nie trafia, bo jest nowa, a ja nie jestem serwisem gwarancyjnym, tylko pogwarancyjnym, czyli za minimum 2 lata, albo rok, jak ktoś wziął fakturę. Zobaczę. A, Ola, no właśnie. Prawda? Specjalnie dla tych, co wiedzą, o co chodzi. Landsbart to wulkan energii, wszędzie znany. Ale gdzie znany? Ja? Taki spokojny człowiek. Daniel, udzielanie się na czacie, zwłaszcza na Tipeee. No ja to, jak wchodzę, to jak dzik w żołędzie. Tak, Tomasz Goł. I widzicie, to co Tomasz pisał też, że jak coś robi, to potem robi checklistę. I ja też zrobiłem checklistę i zobaczyłem, że tu jest wyciek. Jego może już nie być, bo jak uszczelka O-ring zaczyna przeciekać i wejdzie w nią kamień, to potrafi ją tymczasowo doszczelnić. Ale skoro są ślady jakiegoś bardzo drobnego, bo tutaj, to co wam mówiłem w sobotę na filmie, tutaj się, jak już jest większy ten wyciek tu, to tu się robią zacieki. A tu jest wszędzie ładnie, pięknie, ale no... Kolejna próba pod tytułem... Tutaj tak naprawdę potrzebuję to tylko trochę wychylić, więc nie będę nic odpinał. Ten wulkan to coraz szersze kręgi zatacza, nie tylko my to widzimy, jak widać. No, ola. Jak gdzie się nie pojawię, to chaos. Szacun, lubię ludzi z ADHD, są pozytywnie zakręceni jak WE. A to Wielki Elektronik też ma ADHD? Daniel? Jakoś tak? No ma, fakt. Popieram, potwierdzam. Nie znam go aż tak dobrze, ale na tyle, co już go znam. Proszę, nie wpadnij. W ogóle nie chcę wyjść. Chodź tu do mnie. A! Nie chciałem, żeby mi na live tam wpadła. Ola, bardzo spokojny. Ja nie rozumiem, co to za insynuacje, że ja jestem niespokojny. To, że was budzę na Discordzie o 4:30 rano, oj, myślałby kto. I to z reguły już z samochodu do was piszę. Nawet Wielki Elektronik to docenił na ostatnim live'ie, że to jest fajna metoda, bardzo rano przyjść do pracy, bo ja mam zasadę, że lubię przyjść wcześniej i wyjść wcześniej. Nie lubię takiej akcji, że wracam do domu, prysznic, spać i do roboty. Ja tu bardzo często jestem 5:00, 5:30, cisza, spokój, tak jak dzisiaj, widzicie. Nic mnie nie odrywa, klienty nie przychodzą z pieniążkami. Daniel Goczyca, no pewnie, że ma ADHD. Ja bym to nazwał inaczej, co on ma, ale jeszcze się obrazi, jak powiem. Nie będę ryzykował, bo go lubię. Dobra, wypnijmy to. Wychylamy grzałkę. Teraz będzie jeszcze lepiej to widać, zobaczcie. O, o tym mówię, ale to wygląda, poproszę, to wygląda na wyciek na O-ringu. Bo nie jest mokro tam przy rancie grzałki niżej, tylko centralnie tu na wężyku. No więc, o ile nam wyjdzie ten wężyk, bo to czasami nie jest takie hop-siup, jak jest taki zarośnięty. No ale to się zaraz dowiemy, czy wyjdzie. Teraz też dobrze, żeby zawleczka wam nie wpadła do grzałki. A! Jestem bliski zrobienia właśnie tego. On ma... ADHD ok. No ma pozytywnego pierdolca po prostu. No chyba się nie obrazi, tak? Tak jak mówisz, jest pozytywnie zakręcony. Często sobie piszemy, dużo mi tu pomaga w ogóle. Dzisiaj mi podpowiadał, jak tą ankietę zrobić, bo no nie widziałem tego guziczka plus tu na dole. Także ja lubię pozytywnych ludzi i nienormalnych, zakręconych pozytywnych świrów. Świat jest nudny, świat jest smutny. Więc trzeba troszeczkę pogody ducha mieć. Wyszedł. Wyszedł, słuchajcie. Ta końcówka
jest pod znakiem zapytania, ale już dzisiaj nie będę wymieniał, bo to wszystko są koszty, a ja z klientem się nie będę dzisiaj kontaktował. No ale to słuchajcie, na potrzeby live'a uruchommy ten ekspres, sprawdźmy, czy to mleko się spienia. Mamy 15 po 5. Owsiki? Co owsiki, Adam? Andrzej, przepraszam, co owsiki? Tomasz Goł odpowiadając. Generalnie ja często na filmach mówię, żeby nie dokręcać. Tutaj to naprawdę byłoby ciężko, ale w Nivonach, żeby nie dokręcać wkrętarką takich rzeczy, jak się nie ma wprawy. Ja mam już wprawę. Nie zdarzyło mi się, ale jest w planach taki wkrętak akumulatorowy. Taki wiecie, robi takie coś Xiaomi. Nawet jakiś kiedyś ostatnio widziałem, tylko ja bym chciał... Trzeba wyjąć starą uszczelkę. Czemu mi nie mówicie, że trzeba wyjąć starą uszczelkę? Głupka ze mnie robicie. Ja bym chciał, żeby miało wbudowany akumulator, nie na baterie, nie na akumulatorki. Mnie to denerwuje. Już wolę, żeby ten sprzęt miał wbudowany USB-C najlepiej, bo teraz wszystko jest na USB-C. No i on musi mieć siłę, ten wkrętak, bo tu część tych wkrętów, bo tak jak wykręcaliśmy windę na tym pierwszym, no to idzie ciężko czasami. Sprzęgło mam ustawione, ale wierz mi, Karol, że to sprzęgło nawet na jedynce jest czasami za mocno idzie. Można przekręcić. O, dzięki, Ola. Dzięki, bo dobrze, że mi powiedziałaś, bo nie dałbym rady chyba. Zostawiłbym, wepchnąłbym dwie. Ale dziękuję. Dzięki, że mogę na was liczyć. Teraz trzeba włożyć tą nieszczęsną zawleczkę. Mamy to. No to co? Kończmy tą nierówną walkę. Tu znowu coś mi pręży węży. Pręży bez węży, dobra. I odpalmy go i spieńmy to mleko. Już powiedziałem, Daniel. Naprawdę. Nie macie co robić. Powtórzę się, nie macie co robić przy niedzieli. Nie macie w co grać. Ci, co grają. No. Nie macie co wciskać. Ciepło tu mam. Wiatrak muszę kupić. No to checklista once again. Porządek. Porządek musi być. Checklista once again. Tu mamy wymienioną uszczelkę. Tu mamy wszystko pospinane. Tu mamy wszystko skręcone. Zawór siedzi. Tu mamy pęknięte, ale to się ogarnie. Rzesiek, Diablo 4 pograne. Który masz level? Bo ja jestem na etapie słaboty do Diablo, bo nie mogę przejść jednej rzeczy, a nie chcę prosić o pomoc, chociaż chyba się ugnę. Daniel Gorczyca. Lance przecież ściskałem, tak. Polecam Works WX240 z trzema momentami do kręcania USB-C. Wiesz co? Aż sobie zrobię zdjęcie. W sensie tego, co napisałeś. Dziękuję za radę, bo jakby u mnie nie ma problemu z tym, że coś przekręcę, tylko wiecie, no to jest i tak mała ta wkrętarka. Lidlowy Parkside bardzo polecam, ale nie wszędzie się podejdzie. Jednak to jest wkrętarka, tak? Może nie pełnowymiarowa. Ja mam w tle diabełka na 22 do roboty. Który level, Lance? Mariusz Miejski, właśnie zrobiłem sobie espresso, dzięki za poradę ze skręcaniem sitka od zaparzacza, naprawdę warto. Oj, warto, warto, warto. Tam jest zawsze syf. Dobra, słuchajcie, patrzcie, czy się nie leje. A, za pamięci, bo to też jest mus. Tylko pytanie, czy ja jeszcze mam, bo to tak na bieżąco schodzi, za pamięci tego wariata.
tego wariata, bo to przecież jest jakaś tragedia, te uszczelki, dwie nowe. A, widzicie, jakie tutaj cuda wyłażą? To jest mleczko. Nie, nie będę wąchał. Nie będę wąchał. To jest mlesio. UHT nie psuje się. Znaczy ono się psuje po dłuższym czasie. Ale leć. Gdzie żeś poleciała, śmieciu? Cik, cik. Szczota. O masakra, jaki jest brudny ten. Jeszcze. Niech to trochę rozmięknie. Co tam piszecie? Niech to trochę rozmięknie, bo tu się domyć nie chce. Dwudziesty piąty. Czasu nie ma grać. Też nie mam czasu grać, ale dzisiaj, nie, wczoraj wbiłem 45. Ja gram czarownikiem. Ale muszę chyba build przebudować, bo no nie radzę sobie z takim jednym gamoniem tam w fabule. Mamy co robić. Oglądam ciebie i w tym samym czasie naprawiam ekspres. Tak jak ty, hehe, Rafaelo. No i gitara. Ja tak oglądam, bo nigdy całych live'ów na żywo nie oglądam, czy Pawła Ostrówki, czy Szymona, tam wpadnę, narobię bałaganu, natipluję, natipuję, nagadam i się żegnam. I potem te live'y z Poxa, czy filmy w ogóle te takie dłuższe, to sobie włączam tutaj, mam wtedy monitor, mam tu postawiony przed oczami i sobie leci w tle jak radio. No i to jest super. I dlatego im dłuższe filmy z Pox, pamiętaj, im dłuższe filmy, tym lepsze. Bo co mi z filmu półgodzinnego, jak ja tu dwie rzeczy zrobię i już muszę przełączać brudnymi łapami i pilota brudzić. Także nagrywajcie długie filmy. Lance, ja wczoraj zacząłem, mam łuczniczkę, asasynkę na 11 levelu dopiero. No kurna. Ja mam 43 godziny już przegrane w Diablo. Przynajmniej tak zeznaje konsola. Grzegorz Ciekot, cześć, wpadłem dzięki Spoksowi, tutaj wspomnę na twoim kanale, a sam robię to co ty i szok, ktoś to nagrywa. No, miło mi. No, nagrywam. Niech ludzie widzą, że niektóre rzeczy są trudne, niektóre łatwe. Jak to mówi Spoks, od ludzi dla ludzi. Dzielmy się tą wiedzą. Nie do przerobienia jest tej roboty, więc nie zbiedniejemy. W tłoczku elektrozaworu, przynajmniej w próbcach są gumki. Wiem, że to druciarstwo. Słuchaj, we własnym zakresie każde druciarstwo, ja tak w wiórze swojej zrobiłem druciarstwo, pokleiłem sobie obudowę silnika, żeby się trzymał. We własnym zakresie druciarstwo jest jak najbardziej nawet wskazane, jeśli jest wedle zasady. Jak coś jest głupia działa, to znaczy, że nie jest głupie. Ale jak ja już biorę za to pieniądze od ludzi, to ja nie mogę druciarstwa uprawiać. I nie mogę też podejmować ryzyka, że coś tutaj sobie popoprawiam, a to się za chwilę zepsuje, bo reklamacja to są koszty. Czas to koszt, tak? Także, Ryszard, tu się to nie sprawdzi. Bzyczące elektrozawory, tego też to czeka. To jest norma w DeLonghi, to jest znany problem. Grzesiek, żona już 43 level czarodziejka. Nie te czasy, co się w D3 pykało latami z żoną w drużynie. Mój lapek już za stary. Masz żonę czarodziejkę? Musiałem. Moja Gosia nie gra w gry. Bardzo mi smutno z tego powodu. Bo bym w koopa w Diablo pograł. No ale... Co poradzisz? Paweł, pozdro z Polkowic. Pozdro z Pruszkowa. Spoks ma długie filmy na kanale Wielki Electronic Short. No ma, ja to oglądam. Nawet dzisiaj rano oglądałem, jak tam z tym sygnałem na kompozyt walczył. Grzegorz Ciekot, najlepsze są Siemensy. Powiedz, że nie. Oczywiście, że nie są najlepsze. Ja nie lubię Siemensów. Nie są złe. I to też zależy, które, ale nie, daleki jestem powiedzenia, że to są najlepsze. Michał Stankiewicz. Siemanko Bartek. Siemanko. Daniel, okej. Okay. Przyjmę później.
Rafał Czaplacki, ja skończyłem tydzień temu Death Stranding wymaksowana z platyną. Zaznaczę, że mam już 50 lat. Pokłony ci biję. Mnie się ta gra bardzo podobała, bardzo podobał klimat, ale odbiłem się od symulacji tego łażenia. Ale nie mówię tej grze nie, może jeszcze do niej wrócę, tym bardziej, że dwójka się robi. Co ty tam aż napisałeś, bo ja nie wiem. Daniel, Spoksa dobrze się ogląda jego filmy. Zgadzam się. Tomasz go. O szlak, sorry, kot znowu się domaga głaskania. Miałem dwa koty, ale staruszki były. Poszły na łąkę. Odpalmy to. Która jest godzina? Jeszcze mamy pół godziny akurat, żeby jeszcze sobie pogadać. Idę trochę wody doleję, bo jest mało. Bierzemy zbliżenie. Tu trzeba patrzeć przede wszystkim. O-ringi przesmarować. Obserwujemy, co tu się dzieje. Czy cokolwiek się dzieje. To 7 osób. Do prądu. Dzbanek z miksturą za chwilę. Pojemniczek. Jeśli nic nie spierniczyłem, zaraz się dowiemy. Ręka na pulsie, czyli na pstryczku. Bo gdyby się coś lało, ale nic się nie leje, czyli chyba wszystko poszło zgodnie ze sztuką. Od kamień. To 8. Szwagier ogląda ze mną. Pozdrawiam szwagra. Jak uszczelniasz tę spływkę wąską tuż za ścianką dyszy spieniacza? Grzegorz, mówisz tu o tym elemencie? O, chodzi ci o ten kanał zwrotny? Daj znać, bo na dwie śruby tam potem wycieka na dole woda. W sensie, że tu. Powiem ci tak, wejdź sobie na kanał i obejrzyj wczorajszy film. Był o tym film. Dokładnie ten model, dokładnie jak to robię. Mogę ci tu wrzucić nawet link, jak mi się to uda. Poczekaj. Już chwila, już pobierz link do udostępniania. Wczoraj dosłownie był film o tym. Obejrzyj sobie. Ja to uszczelniam silikonem wysokotemperaturowym. Czyli pewnie podobnie jak i ty. A w niektórych modelach w ogóle nie ma tej uszczelki. Więc to... Dobra, słuchajcie. Spieniamy mleko. Zwane płynem do naczyń.
Nic się nie leje, jeszcze raz sprawdzę. Grzałka się nagrzała, słychać? No to co? Lecimy! Nie widzę, czy się tam coś... Oho! Coś jest nie tak. No ja wiem, co jest nie tak. Widzieliście? Zaciął się. Obstawiam, że jest gniazdo zapchane. No a jak? Udrożnijmy. Gdzieś tu miałem złączkę do tego, do dynamiki, ale dobra, nie będę jej teraz szukał. Oszust. Nie poszło. How dare you? Jak mawiają niektórzy. To puśćmy gorącą wodę. Zobaczmy, co się stanie. Oszust. Okej. O, chyba się odepchał. Widzicie? Może być mleko zaschnięte w gnieździe. Checklista failed. Niekoniecznie. No nie sprawdziłem. Rzeczywiście tu jest coś jeszcze. A teraz puśćmy parę, ale bez dzbanka. Checklista failed. Grzałka się nagrzewa, słychać. Tak. I to jest bardzo często też, fajnie, że to wyszło, bo bardzo często to jest wada systemów dzbankowych, systemów karafkowych, czyli takich, że to mleko jednak ma tu kontakt z tym czpieniem, z tym sprzęgłem, nazywa się to fachowo. To mleko tam wchodzi do środka. Zanim pojedziecie do serwisu, tam jest w środku kulka plastikowa, która ma powodować, że nie cofnie się mleko do środka i tak się cofa, jak widzieliście. Zróbcie tutaj wyprostowanym spinaczem takie profesjonalne narzędzie. Oczywiście no nie tak, że tutaj wbijecie się na maksa, ale przeczyśćcie. Puśćcie wodę, bo tu po prostu kluch mleczny zakleił sprzęgło. No i teraz mam nadzieję, ja jeszcze zerknę, czy tu się nic nie wydarzyło, suchutko. Czy teraz wreszcie się uda? No i jak widzicie, to leci piana, średnie spienianie i ciepłe mleko. Działa! Spienia, nie zatrzymuje się. Końcówka spadła. Ciepłe. Tu się nic nie dzieje. Naprawiony. Ale ten system ekspresowi przyda się przegląd, jak on ma 4 lata. No i widzicie pianka. Ta pianka jest jako taka, a dlaczego to też wam pokażę. No nie jest taka, jak być powinna. To też ważne, już tak kończąc naprawy i idziemy na pogaduchy za chwilę. Przede wszystkim mało osób w ogóle wyciąga to. Macie tutaj, się pozbędę niepotrzebnych rzeczy. Macie tutaj, to są proste rzeczy, to jest w instrukcjach, kto czyta instrukcje w tym kraju. 3 poziomy spieniania, nie? Cappuccino, latte, czyli takie średnio spienione mleko. I gorące mleko. Jeśli ten dzbanek zacznie wam robić tylko takie gorące mleko niespienione, to zwróćcie uwagę, bo tu macie też insert pozycję. Jak sama nazwa wskazuje, clean w prawo, insert w lewo.
wyciągamy. Tu jest takie wżłobienie. To, tutaj. Ono musi być czyste. Bo tędy dostaje się powietrze do napowietrzania mleka, bo do spienienia mleka do pianki potrzebna jest para, która je podgrzewa i powietrze, które je spienia w odpowiedniej ilości. Ale do czego zmierzam? I tu podniosę też ISO, żeby było widać. Tu też trzeba zajrzeć. Nie wiem, czy to jeszcze, może to ISO podniosę. Nie wiem, czy to widzicie. Teraz się trochę wypłukało, ale tam jest syf w środku. I tam trzeba wjechać, czy szczoteczką, czy wyciorkiem jakimś miękkim, tylko żeby nie pokłuć tej gumy i to wyczyścić. Bo nie dość, że pijecie mleczko takie pierwszej świeżości, historyczne, a UHT się nie zsiada, więc to nie jest siadłe mleko, no to nie działa to tak jak trzeba. Zupka w pojemniku Ola? Jaka zupka? Jaka zupka? Że ta zupka biała? Siemanko, widzę, że nawet w niedzielę idzie robota. W niedzielę live, taki do kotleta jak w miniaturce. Tomasz Goł. Dlatego jeśli ktoś chce kawę ze spienionym mlekiem, to wolę użyć ręcznego spieniacza. Mam kontrolę i nie mam problemów z zapchanymi dyszami spieniającymi. No, dużo ludzi tak to robi. Dużo ludzi tak to robi. Dla osób, które chcą pić czarną kawę, polecam ekspres. Nawet wam go pokażę, bo to jest fajna maszyna. Fajna maszyna za nieduże pieniądze. Dobrej firmy. No, tu jest teraz najtaniej, widzę. Już wam tu okno pokazuję. Jeśli pijecie albo sobie spieniacie, tak jak pisze Tomasz, spieniacie sobie poza ekspresem mleko, albo jeśli pijecie tylko czarne kawy, to naprawdę fajny sprzęt. Dodaj o przechwytywanie okna. Ok. Nie czat. O. To jest naprawdę fajny ekspres. Melitta Caffeo Solo ona się nazywa. W zeszłym roku jeszcze można było poniżej 1000 zł wyrwać. Ona ma młynek. Ma wszystko. Ma dwa przyciski, pojedyncza, podwójna kawa. Ja to tłumaczę zawsze. Słabsza kawa, mocniejsza kawa. Przycisk do mocy to ziarenko. 3 stopnie mocy. I to pokrętło po lewej, które widzicie, bo po prawej to jest przycisk power, to pokrętło po lewej to jest ilość wody, jaka ma się przelać przez kawę. Czyli ilość kawy tak naprawdę, jeśli chodzi o objętość. Te ekspresy nie miewają jakichś bardzo poważnych usterek, a nawet jak miewają, no to pewnie się domyślacie, że przy takiej cenie za ekspres, gdzie młynek do tego ekspresu chyba 6,5 wykosztuje, to się raczej rzadko opłaca to naprawiać. Więc no, fajna maszyna. Dla ludzi pijących czarną kawę, świetna maszyna. No ale a propos kawy, to jeszcze zapaszmy na tym ekspresie kawę. Tu jakiś ziarna są, ale jeszcze trochę dołożymy. Kiedyś mi tu wpadnie śrubka i będę młynek w plecy. O, i to też częsty błąd, nie pokażę wam, a może wam, nie pokażę wam. Młynek jest skręcony na minimum. Bardzo dużo ludzi mylnie podchodzi do tego pokrętła regulacji, że albo idą w takim tropem, że te dwa duże, bo tu są narysowane od dużych ziaren do małych ziaren, stopień zmielenia, miałkość tego, jak młynek drobno zmieli nam tą kawę. Albo podchodzą do tego tak, że te grube ziarenka to będzie dużo kawy. Nie. Albo ustawiają za drobno, sądząc, że ta kawa będzie mocniejsza. Ale kawa, jak jest za drobno zmielona, się przeparzy. Zrobi się kwaśna. Będzie jej objętościowo mało. Instrukcja. Instrukcja. Wszystko jest w instrukcji. Bo wy klienci, nie wy widzowie, klienci czytają instrukcję. Tylko w tym momencie, kiedy już ekspres musi trafić do serwisu. Parzymy. Zupka biało-brązowa. Mam dziwne skojarzenia, Olek. Słyszycie, ile on mieli? Bo on miał bardzo drobno ustawioną kawę i wspomniany encoder teraz się nie zapnie. No zapiął się.
bardzo drobno zmieloną kawę i wspomniany encoder jest rozregulowany w tym ekspresie. On teraz na mieliu tej kawy od cholery zrobi się, on się wysteruje, ale właśnie kręcenie na minimum czy na maksimum rozjeżdża. Zobaczcie, ona jest przeparzona, ona jest za ciemna. No i co? A, widać, że jest za ciemna, nie wiem czy to widzicie na ekranie. No ale całkiem ładnie się zaparzyła, tylko ja bym jej nie pił. A teraz zobaczmy fusy. Zupka, jak to Ola nazwała. Na bok. Dla DeLonghi moim zdaniem to trochę za dużo. Zobaczcie grubość tych fusów. A gorące. Nie kręćcie nigdy, jeśli nie robicie tego świadomie, młynka na żadną ze skrajnych pozycji. No bo oczywiście, jeśli ekspres robi dużo kaw, ten młynek się ściera. Wtedy trzeba to podregulowywać, ale tu nikt na pewno świadomie tego nie zrobił, tylko to było właśnie na zasadzie przekręcę na tę drobną kawkę, to będzie mocniejsza. Kawę można zmielić w pył, powtarzam. Dosypiemy. Kawę da się tak zmielić, że się woda przez nią nie przeciśnie. I tu też jest odpowiedź, dlaczego pompy mają 15, 16, 17, 18 bar w ekspresie automatycznym, kiedy według włoskiej szkoły, i tak powinny być ustawione wszystkie gastronomiczne ekspresy, 9 bar. Właśnie po to, że jak za bardzo skręcicie młynek, to on ma sobie z tym poradzić, żeby uniknąć masy reklamacji przez gwaranta, że się kawa nie robi, bo ktoś sobie na minimum. To jest tylko po to, no. Dlatego automat, ktoś tak pisał gdzieś chyba pod moim filmem, którymś, automat nigdy nie robi dobrej kawy, bo on jest automatyczny. On ma wiele rzeczy, musi wziąć pod uwagę, żeby robił tą kawę. Teraz już powinno być krócej, ale nadal będzie długo. Daniel Gorczyca, czy mam dobrą kawę do sprzedania? We wtorek przyjeżdża. Cały czas ją mam, tylko czasami jest tak, że ktoś przyjdzie i 5 kilo kupi na przykład. Odezwij się. Impostem ją wysyłam. Nie wystawiam jej w żadnym sklepie. Nie przestałem ją wystawiać na Elixie, bo to jest za dużo roboty. Dogadamy się, Daniel. Grzegorz Ciekot, robisz kropsy również? Często są problemy z wysypywaniem nadmiaru kawy do tacki, mimo kalibracji krążkiem wraca po 5-7 kawach i znowu. Nie robię kropsów. Robiłem kropsy. Od 3 lat nie robię. Nie lubię tych ekspresów. Miałem bardzo dużo awantur tutaj. I jak to ktoś powiedział, podczas robienia jednego krupsa ja naprawię 3 inne ekspresy, a krups jest bumerangiem i zaraz wróci. Nie. Vincent, ile ziaren on mieli? Tak, żebyśmy mieli jasność. Jak ustawimy na kawa im drobniej się mieli, tym w zadanym czasie mieli się jej też objętościowo mniej. Więc jak jest skręcona tak jak tu na minimum, no to ekspres mierząc fusy, bo DeLonghi to robi, na podstawie czujnika Hala i tego enkodera zaszytego w elektronice, licząc obroty silnika, aż się zaciśnie zaparzacz, mierzy grubość fusów. Więc jeśli było bardzo drobno, to ta kawa mieliła się objętościowo powoli. Więc stąd jest taki czas tego mielenia. Teraz już było lepiej, bo on namielał, cały czas dodając czas mielenia młynka, nie wiem czy ja to jasno mówię, żeby tą grubość, taką jak sobie przewidział producent, te fusy miały. No i jest rozregulowany. No ale kawusia, niczego sobie, powiecie. No i dobra, słuchajcie, ten ekspres naprawiony, jeśli chodzi o podstawową usterkę, no nie spieniał, blokował się. Teraz już spienia. Ja w poniedziałek do klienta piszę, ile kosztuje czyszczenie gniazda, bo to gniazdo, ja je teraz tak przepchnąłem, ale trzeba zdjąć ten front, zdemontować to gniazdo, ten sprzęgło spieniacza, wyczyścić je od środka, bo może być tak, że ono jest w środku obrośnięte mlekiem i ja tylko doraźnie to wyczyściłem, a za chwilę się jakiś farfocel oderwie i znowu to zamka, więc to trzeba zrobić. Wyłączmy go. Winda też chodzi słabo, więc ja do klienta piszę, że tu warto zrobić przegląd, warto wymienić tą końcówkę, której ja tylko o-ring wymieniłem, bo no bo to się zaraz zacznie lać, znając złośliwość rzeczy martwych, zaraz się zacznie lać z drugiej strony, od spodu, czyli tu na rancie grzałki.
Czyli mamy wymieniony elektrozawór, czyszczenie gniazda, wymiana uszczelek, wymiana uszczelniaczy w elektrozaworze, w dwójniczku, trójniczku. Czy wymieniamy resztę? Jak wyglądają wężyki? Wężyki całkiem ładne, ale też źle ułożone. No było grzebane, ktoś do tego ekspresu zaglądał. Dwa ekspresy naprawione. W 3 godziny. Sami widzicie, ile to trwa. Oczywiście one nie są skończone, trzeba je pomyć, poskręcać. Tu jeszcze przegląd prawdopodobnie, bo pewnie klient się zgodzi, bo tak mu będę doradzał. No i co? I zleciało przy niedzieli. A teraz, jak ktoś jest z Warszawy, gdzie ja kupię dobrego mielonego z mizerią i z ziemniaczkami młodymi o tej porze, w niedzielę? Hello? Co tam piszecie? Daniel, dobrą kawę mam. Rozmawialiśmy, krupsy mówiłem. Ile ziaren? On mieli dużo. Znaczy ziaren nie dużo, tylko bardzo drobno. Okej, zapach Grzesiek. Okej, zaparzacz się suszy, tylko muszę pamiętać uszczelkę założyć. Ale patent wymyślili z tym o-ringiem. Potem wstawię na grupę, o co mnie się rozchodzi. Wstaw, bo... Też bardzo często, nie mówię akurat osobowo o tobie, ale bardzo często, czy dzwonicie do mnie, czy piszecie maila i mówicie mi o czymś, a pamiętajcie, że ja tego nie widzę. I to nie jest tak prosto sobie wykminić. Wy siedzicie przed wkrętarką. No bo tu taki napis, tu taki guziczek. Słuchajcie, jak się to widzi. To jest inaczej. Ja bardzo często jak z jakimś klientem rozmawiam o danym ekspresie, no to z racji tego, że mam tych ekspresów tu trochę, jak mi zadaje jakieś takie bardziej szczegółowe pytania, to idę do tego ekspresu. Mówię, niech pan poczeka. Muszę się przyjrzeć. Jeszcze nie pokazywałem tu zaparzacza chyba. Bo słyszę, że ciężko chodzi. Tu siedzi winowajca, niech sobie siedzi. Może tak. Sam jestem ciekaw. Nie chcę wyjść. A co jest? Co za jaja? Ajajaja. Czemu ty nie chcesz wyjść? Oho. Ciekawostka. Odpalmy go jeszcze raz. Przykleił się, aż tak. Włóż zbiornik. Jak już wam mówiłem, można dokonać oszustwa. Włączamy i od razu wyłączamy. To się we wtorek odezwę, ale zostaw dla mnie coś. Dobra? Nie no, z reguły jest. No akurat mi się skończyła czwartek po południu napisałem do palarni o kawę, a nie lubię jak mi w piątek wysyłają, bo oni mi fakturę wtedy wystawiają i 2 dni terminu płatności mi zlatuje. Więc z reguły wysyłki na wtorek ustawiam. Tak samo zresztą części zamawiam zawsze, żeby we wtorek przychodziły. Grzegorz Ciekot, jakie ekspresy robisz marki? Wszystkie popularne. Saeco, Philips, Nivona, Siemens, Melita. Co tam jeszcze jest? Jura. Nie tyle chyba. No do zabudowy z Siemensy, Bosche, o. To i tak szybko. A ile kaw było, miałem sprawdzić. Już sprawdzam. Właśnie. Mieliśmy to sprawdzić, dobrze, że przypomniałeś. Dobra, do kosza ta uszczelka. Gdzie kupuję części serwisowe, Przemson? A, źle się wpisało, sorry. Jeszcze raz. Tu. Tylko oni mają też, to jest Nord.pl, to jest działka, gdzie wy możecie kupić. A ja mam z ich częścią taką, która współpracuje z serwisami, umowę i tam kupuję. Ale no, na Nord znajdziesz części. Dobra. To co? Patrzymy na liczniki. Nigdy ich nie sprawdzam, więc będę ich szukał. Statystyki. 2100 kaw. 3100 mlecznych. Mleka. Wody 825. Nie róbcie z ekspresów herbaty. Po pierwsze, ta woda jest nawet może nie za gorąca. To jest ekspres do kawy. Często mnie pytano, czy można robić herbatę z ekspresu. To jest ekspres do kawy, nie do herbaty. Nie męczcie tego ekspresu. Nie przelewajcie przez niego tych hektolitrów wody do herbaty.
Zagotujcie sobie w czajniku. Tak samo jak bardzo często, nie wiem z czego to wynika, ludzie mnie pytają, czy można tu sypać kawę mieloną. No można, większość ekspresów ma taką opcję. Ma też łyżeczkę w zestawie. Nawet tu jest max jedna łyżeczka. No tylko po to kupujecie... Zaraz przywrócę kamerę. Po to kupujecie ekspres do mielenia na świeżo i parzenia kawy, żeby sypać mieloną. Te wszystkie kupne mielone kawy są źle zmielone, bo one są zmielone uniwersalnie. O, to jest klasyka. Zobaczcie. Ekspres się popsuł. Panie, to DeLonghi, to gówno jest takie! Takie gówno, panie! Ledwo kupiony 4 lata i się popsuł. No to jest odpowiedź. Zostawię to przez chwilę na ekranie, żeby wybrzmiało. 4 lata ma ekspres. Macie jakieś pytania? Bo ja już nie mam żadnych. I pewnie jak napiszę, że trzeba go odkamienić, to klientka powie, ale ja mam miękką wodę. Czy klient? No nie, Fico? Za każdym razem escape. A potem te ekspresy to teraz robią takie tandetne. Robią! Coraz gorszej jakości są te urządzenia, ale... No... Ja się spodziewam, nagram wam film, jakby się coś wydarzyło. Ja się spodziewam, jak ja go będę odkamieniał, że tu się jeszcze coś wydarzy. Bo jak on przez 4 lata nie był odkamieniany, to tamtego kamienia jest od cholery. RK88, dokładnie. Ja pierd... Nie mam pytań. Ola, da się, zobacz. Wyłączasz ekspres. Wyłączę go tak brutalnie z tyłu. Włączasz ekspres i za każdym razem, jak wstajesz rano, Ola, i robisz sobie kawę, odpalasz ekspres. On się włącza. I taki ładny komunikat zaraz się pojawi. I za każdym razem, przez... No, jak ma 4 lata, powiedzmy, on chyba po 300 kawach wołał pierwsze odkamienianie, po 400, nieważne. Ma 3000, ma tych kaw w sumie chyba z 5000, więc... Gdzieś po 3 miesiącach, powiedzmy, on ci za każdym razem po uruchomieniu wyświetla ten komunikat. I przez następne 3,5 roku używania, za każdym razem jak go włączasz, musisz nacisnąć escape. Niewyłączony jest filtr w ustawieniach. Ja na przykład uważam, że filtrów, jak ktoś lubi wygodę, to stosować. Jak nie można używać dzbanka filtrującego wodę, jest taniej, wygodniej. No ale to jakby nieważne. Musisz drugi raz nacisnąć escape, żeby anulować filtr i dopiero możesz zrobić kawę. No. Ja bym szału dostał od tego wciskania wiecznego tych guziczków. Ludzie potrafią, słuchajcie, ludzie potrafią, jak ten proces odkamieniania jest, nalać tu wody, nie odkamieniacza, no bo ekspres nie wie, czy nalaliście odkamieniacza, no generalnie potrzebuje płynu i wodą go odkamieniać tylko po to, żeby go oszukać. No jaka to jest oszczędność? Co z tego, że oszczędzicie, nie wiem, 20, 30, 50 zł na odkamieniaczu, który nie jest na raz, jak potem na ekspresie nie oszczędzicie. Ja jestem w szoku. Słuchajcie. Dobra, już go wyłączmy. Nie maltretujmy go, żeby mnie prąd nie kopnął. Jeszcze te liczniki spojrzę do końca. Czasem, to też trzeba powiedzieć wyraźnie, jak była wymieniana elektronika, to też będzie zero odkamieniań, ale wtedy też będzie zero kaw. Jeden filtr, czyli ten, co był w pudełku, był założony. Klin mleka był robiony. Ten. No i jakby nie mam więcej pytań, ale teraz zobaczcie ciekawostkę. Albo rzeczywiście ktoś ma bardzo miękką wodę, ale i tak ekspres trzeba odkamieniać, bo spójrzcie na te wężyki. Tylko pamiętajcie, że kamień kotłowy to kamień kotłowy i zmiękczacz wody, czy filtry zmiękczające wodę zatrzymają wam kamień kotłowy, ale kamień w takim sensie rozumienia ekspresu to jest też minerały w wodzie, a no nawet są jonizatory, tak? Czy to jak to się nazywa, że jak macie filtry, czy odwróconą osmozę, czy cokolwiek, to potem się tą wodę jonami magnezu uzupełnia i tak dalej. No i to też się osadza. Koniec. Naprawy. Będzie śmiesznie. Zapytam klientki, napiszę wam na Facebooku. Klient, czemu ja mówię klientki?
To nie jest regułą, że kobiety tak mają. Faceci też. To coś mi się zakodowało dzisiaj we łbie. Zapytam klienta, czemu nie odkamieniał i napiszę wam na fejsie, na grupie, co powiedział. Bo ciekaw jestem. Dobra, ostatnie tam 5-10 minut. Poczytam, co tam piszecie i spadam. Lance mi tu rzucił dzisiaj, jest na ekranie. Widzicie dwie dyszki na piwko, więc ja od razu wykorzystam. Jak dbasz, tak masz, Przemson. Dokładnie. Tomasz Goł, sprawdza się zasada, jak dbasz, tak masz. Dokładnie. Ciekawe, czy choć raz właśnie. Zaparzasz jeszcze. Myślę, że nie. To teraz go oczywiście wyłączyłem z palucha. Właśnie, bo zagadałem się na temat tego zerowego odkamieniania. A zobaczymy, czy ten zaparzacz wyjdzie. Ola, łomatko, ja po pierwszym komunikacie już bym panikę siał, ale jaką panikę? Mariusz, ja pracowałem na infolinii technicznej DeLonghi, to powiem, że ludzie wszystko potrafią zrobić. Odkamieniają nawet z zainstalowanym filtrem. A, to bardzo częsta przypadłość, tylko jak odkamieniają z zainstalowanym filtrem, to się cuda w ekspresie dzieją. Zwłaszcza w elektrozaworach. Ja swój ekspres dostałem, to po rozebraniu złapałem się za głowę. Syf, kiła i muchy jak u Bartka na szorcie. I nie dziwię się, że ludzie dobre ekspresy wywalają, bo nigdy ich nie czyszczą. Muchy, ekspresuchy. Znane muchy, ekspresuchy. Klient nie wiedział, że trzeba odkamieniać. No nie wiedział, przecież nie ma żadnych komunikatów, nie? Ficu? A właśnie, hardcore, zaparzaczki wyciągnąłeś? Właśnie będę do tego siadał. Coffee Doctor, który się do ciebie odezwa w sprawie kawki we wtorek? Od 5.30 tu jestem, daj znać. To ci jeszcze we wtorek, czy tam w środę do paczkomatu wrzucę, nie ma problemu. Bogdus, Bogdus, Bogdus. DeLonghi mnie spienia mleka. Czy możliwe, że trzeba wymienić pojemnik sprzęgiełko i elektrozawór? A no to... To ja ci tego nie powiem, nie wróżę z fusów, chociaż gdzieś tu te fusy mam, ale... To trzeba to zbadać. To nie jest tak, że jak nie spienia... Tu nie spieniał, bo mogło być pęknięte, mogły być uszczelki popękane, mógł być zapchane sprzęgiełko, mógł być rozwalony elektrozawór. Trzeba to obadać. Dobra. Łom. I wyciągamy, co? O! Tu powiem wam... No nie no. Ale był wyciągany, bo nie ma aż takiej tragedii w środku, jak widzicie. Nie ma. Nie ma tutaj strasznego zła. Jest syf, ale... W normie. Średnia krajowa. Natomiast no zaparzacz... No... Nie jest to może jakaś straszna rzeźnia, no ale nie wygląda zachęcająco, nie? No zwłaszcza tu. Nie, no długo nie był wyciągany, zobaczcie. Tu jest, już wiem, czemu nie chciał wyjść, o. Długo nie był wyciągany. No i teraz muszę iść umyć ręce. Dobra, wytry. Umyć ręce, zanim dotknę obiektywu, żeby go oddalić, bo zaraz mi się cały aparat klei. No, niech to będzie obrazek. O. I o, słuchajcie. Widzę, tak reasumując, że w niedzielę wam się nudzi. Cieszę się, taki live testowo w niedzielę. Raczej te live'y będą w poniedziałki. Koło 17 myślę, zobaczymy jeszcze. Na razie je robię jakoś tak częściej, bo mi się ta konwencja podoba. Czekajcie, bo... Zaschło mnie w gardle. Wiem, odkoli się wełbie. Coś tam robi. No, taki tutaj widoczek. Ciekawe, że choć raz zaparzacz wyciągali. No, dawno temu. Oszczędność 5 zł, 45 minut raz na 3 miesiące. No jak oszukujesz wodą, to czasu nie oszczędzasz, bo ten proces trzeba przejść, tak? Tylko jaki to ma sens? Jaki odkamieniacz stosuję? Ja stosuję Kamix w proszku, ale to jest odkamieniacz do zastosowań profesjonalnych dla usługodawców, bo tym się nie tylko ekspresy odkamienia. Ale przestrzegam was, bo też była taka dyskusja teraz, jakoś wczoraj, przedwczoraj. Na grupie na Facebooku, przypominam, link jest na dole, że na coś mi się tu za dużo was przyszło, teraz widzę, zaraz dokończę myśl, za dużo was przyszło i mi licznik do boku zjechał.
Nie no, żartuję, że za dużo was przyszło oczywiście, ale się tak przykleił do brzegu. Odkamieniacze producenckie, czyli macie DeLonghi, to odkamieniacz DeLonghi, mają margines błędu, bo to ma to chyba pisał, że jego znajoma odkamieniła pierwszy raz Niwonę, którą sobie kupiła, koncentratem czystym. Tam jest margines pewien błędu, dlatego te środki nie są takie mocne, bo gdybyście za duże stężenie odkamieniacza wlali do ekspresu, to może rozerwać grzałkę, może porozrywać wężyki. Odkamieniacz bardzo obniża temperaturę wrzenia wody. Ekspresy są zaprojektowane do takich użytkowych... zabrakło mi słowa. Użytkowych odkamieniaczy, gdzie wy jako użytkownik odkamieniacie. Kamix, trzeba z nim uważać, bo może przeżreć. No to jest silny środek do usuwania kamienia kotłowego. Ja generalnie chcę zrobić test odkamieniaczy, mówiłem o tym już na każdym live'ie. Nie mam jeszcze pomysłu, jak to zrobić, jaką tu metodologię zastosować do testowania tego. Natomiast generalnie bezpiecznymi odkamieniaczami są odkamieniacze producenta ekspresu. Jedne są lepsze, drugie są gorsze, ale no są drogie, to na pewno. Są za drogie, są przewartościowane cenowo. Klienci to nie wiedzą, że zaparzacz się wyjmuje. No jak się nie czyta instrukcji, to się nie wie. Jak stół durczoka, Ola? Rurku? Spar świeżo czyszczony i smarowany. A, spar. No tak, takim czarnym smarem jest nasmarowany. Tak, Kamix, tak. To powiedzcie mi, czy ja jestem nienormalny, że po każdej kawie wyciągam zaparzę, czy pukuje, czy to jest jednak normalne? Tomasz go trochę przesadzasz, no. Ale nie zaszkodzi mu to. Ale trochę przesadzasz. Dzień dobry, jedno pytanko. Czy ciasteczka z fusów z DeLonghi Magnifica S muszą być w całości? Nie, nie muszą. Mają być w miarę zbite, ale one mogą się rozpaść. Pamiętaj, że one spadają z pewnej wysokości do pojemnika na fusy. Jak chcesz sobie sprawdzić, czy te ciasteczka się rzeczywiście rozpadają, to sobie włóż. Ja już może nie będę brał czystych. Zrób sobie tutaj. Ja ci pokażę, jak wygląda tu ciasteczko. Tu wygląda tak, ale to jest za grube. DeLonghi nie robi aż takich grubych. Poukładaj sobie tu kołderkę z ręczników i zaparz sobie kawę. One jak spadną ci te fusy na te miękkie ręczniki, to się nie rozpadną. No, powiem tak, poza tym, że ten cake jak na DeLonghi jest za gruby trochę, chociaż to jest bardzo dobra, mocna kawa, to on generalnie wygląda bardzo dobrze. O. Tak mniej więcej powinien wyglądać cake, tylko przy DeLonghi... No złapnij tu na tego cake'a ostrość. Halo. Poproszę. O. Tylko on powinien być tak z doświadczenia mniej więcej dotąd. Takie to są takie jakby normalne, DeLonghowe, nazwijmy to, kejki. Jaki ekspres polecasz do 2400? Zapraszam cię na grupę na Facebooku, tam sobie takie rady udzielamy. Bo zadałeś pytanie, jaki ekspres polecam do 2400, no to ja ci odpowiem dokładnie tak, jak poświęciłeś czas na pytanie. Do kawy ciśnieniowy. Słuchaj, za mało parametrów. Jakie kawy? Mleczne, takie, inne. Dużo tych kaw, mało tych kaw. Zapraszam do grupy na Facebooku. Tylko rozwiń to pytanie, bo to jest źle zadane pytanie. Jaki ekspres polecam do 2400? Niwona, DeLonghi, Jura. Jura nie. Jury nie kupisz za 2400. Niwona, DeLonghi, Melita, Siemens. Wszystkie znajdziesz w tej cenie. Kamix rozpuszcza aluminium, ale gdzie masz tu aluminium, Andrzej? Ja już o tym mówiłem. Nie czytajcie takich... Jak już czytacie o danym środku, to troszeczkę rozpracujcie temat. Nie ma kontaktu Kamix z aluminium. Kofi, doktor, mi się nudzi, siedziałem, miałem lutować analoga w padzie. Okazało się, że nie ten analog przyszedł, a raczej za duży i tak przypomniałem sobie, że masz live'a. No i super. Słuchajcie, kończymy. Jak macie jakieś pytania, to jeszcze 2 minuty. U mnie właśnie po prysznicu zaparzasz schnie na stole. I diabli robotę wzięli, ale za to live się ogląda. No bywa tak, Daniel. Też tak miewam czasami, że... O, tak jak z Siemensa skończyły mi się akurat grzałki. No nie jestem w stanie tych... Muszę sobie w ogóle jakiś arkusz zrobić o częściach, żeby mieć na bieżąco. Co mi się kończy? Co sądzisz o odstęp od kamienia? Jak chcesz być częstym bywalcem serwisu, Adam, to... Odkamieniaj odstęp.
To masz go, przynajmniej około 2 razy grubszy niż u mnie w ekspresie. No tak, bo jest rozregulowany encoder. Bo ktoś mielił kawę w pył. Ja mam ze śmieci Saeco RK88, ja mam ze śmieci Saeco Deagiro Plus, naprawiłem już, rok działa bezawaryjnie. Deagiro, bardzo dobre ekspresy. Bardzo... No stare ekspresy są dobre. Dobra, słuchajcie, 2 DeLonghi, DeLonghi, Pawły DeLonghi, jak zwał, tak zwał, naprawione. Jedna uszczelka już gdzieś zginęła. Miło mi było, że poświęciliście czas przy niedzieli. Wszystkie dane Facebooków, telefonów, maili do mnie macie w opisie filmu. Pamiętajcie, dla jakichś tutaj osób, które są pierwszy raz, porady zakupowe, porady naprawcze, grupa na Facebooku. Nie piszcie do mnie maili z takimi pytaniami, bo będziecie dostawać regułkę, że zapraszam na grupę na Facebooku, bo ja po prostu tego nie ogarnę. Na tej grupie ja się też udzielam, to nie jest tak, że ja to zlewam, tylko ja naprawiam ekspresy. Ja nie jestem firmą doradczą. Jeśli chcecie zdiagnozować ekspres, naprawić ekspres, dane macie też na stronie internetowej, zapraszam. I to nie wynika z mojej niechęci, bo ja, ci co są na grupie na Facebooku u nas, to wiedzą, że ja się tam udzielam. Czasami znikam, czasami się pojawiam, no różnie bywa z czasem. Natomiast wynika to z tego, że was już w tej chwili jest prawie 3000 subskrybentów. Zapraszam do subskrypcji oczywiście, a ja jestem jeden i przecież muszę wciskać. Możesz kupić Krupsa i w przyszłości będziesz wiedział, jakiego w tej kwocie na pewno nie kupować. To prawda. Miłego popołudnia, miłego tygodnia. Jutro poniedziałek o 5:00 pobudka na Discordzie w Fasher Server. Także bardzo wam dziękuję. Właśnie się elektronik żegnamy, Szymon. Bardzo wam dziękuję. Tak jak mówiłem, postaram się na następnego live'a zrobić jakąś ankietę z wyborem ekspresów, które będziemy naprawiać, bo dzisiaj jakoś to w ogóle się rozjechało z tym pomysłem. No i tyle. Smacznej kawki, tradycyjnie. Bardzo mi miło, że was aż tylu tu było. Trzymajcie się, do następnego. Alo. Tym pięknym zaparzaczem nasmarowanym na czarno się z wami żegnam. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Smacznej kawki jeszcze raz. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.